zasięgiem finansowania takiego zawodnika. Z biegiem czasu, kiedy jemu też jakiś plan się nie powiódł i nie trafił tam, gdzie menadżerowie go kierowali w pierwotnym jakby planie, to też postanowił w Polsce gdzieś dobrze się pokazać. Być może nam pomoże w wielu sprawach, być może sobie pomoże w wielu sprawach. Także sprawa jest otwarta i zawodnik na pewno wyraził bardzo mocną ochotę przyjazdu w ogóle do Polski. Szukał miejsca, trafił do nas. No, mam nadzieję, że moim zawodnikom, którzy w większości nie grali meczy na takich stadionach przy pełnej publiczności, po prostu pomoże robić kolejny skok jakościowy, bo my z tych anonimowych chłopaków w większości chcemy zrobić po prostu fajny zespół i żeby się nam ładnie rozwijał. A tym bardziej, że Pan mówił w wywiadach przed tym meczem o tym, że ma Pan wielu zawodników, ma Pan wyrównaną kadrę i ta walka właśnie o meczową osiemnastkę to jest właściwie taka przepychanka cały czas na zajęciach. No tak jest, no wielu chłopaków zostało niestety w Toruniu, przyjadą tutaj innym środkiem lokomotywy. Pierwszy mecz to był 0-0, kibice narzekali na poziom tamtego spotkania. Tutaj mamy mecz, który może o czymś zadecydować według Pana, czy to jeszcze za wcześnie, żeby mówić o czymś takim? 0-0 i kibice zawsze będą narzekać, bo kibice czekają na sól i na coś fajnego, czyli na bramki. No wie Pan, jak ma się Filipa Kozłowskiego w składzie, to każdy oczekuje. Tak. Natomiast nie wiem, czy ja bym bardziej narzekał, jakby na przykład mecz skończył się wynikiem 5-5, nie? Bo wtedy ja bym miał chyba większy problem w wielu aspektach. A kibice żałowaliby, że muszą wyjść ze stadionu. Dokładnie, a kibice by się cieszyły i powiedzieli, że takiego meczu jeszcze nigdy nie było. Także zawsze trzeba to w jakiś sposób wypośrodkować. To nie było jakieś wielkie porywające widowisko, natomiast w wielu aspektach sprawdziliśmy się wtedy i pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie walczyć z najlepszymi zespołami w tej lidze, bo nie ulega wątpliwości dla mnie, że widzę to numer jeden tej ligi. Panie trenerze, oby do zobaczenia w pierwszej lidze za pół roku. Trzeba mieć marzenia, wszystkiego dobrego. Dziękuję, powodzenia. 4 minuty. No idealnie, dobra. Skoda mamy.
trener Rafał Górak, Elana Toruń. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. Panie trenerze, oprócz oprawy, z czym dzisiaj Elana Toruń przyjechała do Łodzi? No wydaje się, że ze swoim planem jakiś na to spotkanie, także będziemy starali się dobrze zaprezentować i żeby nie było nudno. Co to znaczy, że nie będzie nudno, trenerze? Chciałem troszkę pociągnąć pana za język. To jest ofensywne nastawienie czy wyczekiwanie na ruchy Widzewa tutaj?
Cosinus to bezpłatne licea i szkoły policjalne dla dorosłych. Cosinus to wiele ciekawych kierunków, w tym również medycznych. Cosinus to szkoły zawodowe. Cosinus. Jesteśmy w 40 miastach w Polsce. Zapisz się już dziś. www.cosinus.pl. Nedotčené přírody, z horské vody, z pramenů jeseníků, holba, ryzí pivo z hor. Roku Serce Łodzi, jedyne prawdziwe Serce Łodzi przy Alei Piłsudskiego 138. Arkadiusz Stolarek, zapraszam na studio przed meczem Widzew Łódź Elana Toruń. Nazwaliśmy to spotkanie najciekawszym meczem ligowym tej kolejki. Myślę, że wcale nie skłamiemy, jeśli tak powiemy, bo oczywiście mamy też w drugiej lidze inne spotkania, które cały czas trwają, o tym za moment, i też ciekawe rozstrzygnięcia. Natomiast wiemy, że tutaj szykuje nam się kapitalna atmosfera. Kilkusetosobowa grupa kibiców Elany już jest na sektorze gości. Zawodnicy obu zespołów już są na zielonej murawie. Kapitalna pogoda, rzeźka pogoda, dobra temperatura. Nic tylko grać dla kibiców, z kolei nic tylko oglądać i dopingować swoje zespoły. A myślę, że możemy spodziewać się tutaj naprawdę ciekawego meczu. Z drugiej strony, obyśmy nie wpadli w tę pułapkę, w którą wpadliśmy w tym pierwszym meczu w Toruniu, podczas którego no nie do końca to wszystko wyglądało tak, jak wyobrażaliśmy to sobie przed rozpoczęciem tego spotkania. Tak jak powiedziałem, dzisiaj mecz, który może o czymś zadecydować, na pewno może zwiększyć dystans dzielący jeden lub drugi klub od awansu do pierwszej ligi, ale trzeba pamiętać o tym, że jeszcze kilka kolejek przed nami. Natomiast psychologiczny aspekt, myślę, że przede wszystkim dla zespołu Widzewa jest tutaj kluczowy. Pomimo rozpoczęcia rundy od 5 punktów, no też wielu kibiców nie tak wyobrażało sobie to, co dzieje się na boisku. Wielu też kibiców wyobrażało sobie zdecydowanie większy dorobek punktowy. Natomiast tutaj dzisiaj jest mecz, na którym chyba byłoby idealnie zmienić ten trend, który od rozpoczęcia tego roku właśnie w Widzewie, i tutaj osiągnąć jakże ważne
zwycięstwo, na które kibice w Łodzi czekają już od 5 miesięcy. Też musimy mieć świadomość tego, że już troszeczkę trwa ta seria bez zwycięstwa, ta seria remisów przy Alei Piłsudskiego. Mówiłem wcześniej o meczach, które już odbywają się w drugiej lidze w ramach tej 25. kolejki. Zobaczmy w takim razie zestaw par tych spotkań, które właśnie już teraz odbywają się na boiskach drugiej ligi. Błękitni Stargard podejmowali Resowie. Ten mecz zakończył się wynikiem remisowym. Radomiak Radom, Stal Stalowa Wola. Zwycięstwo Radomiaka po rzucie karnym w samej końcówce tego spotkania. Tkacz Częstochowa, Znicz Pruszków, Pogoń Siedlce, ROW Rybnik, Siarka Tarnobrzeg, Gryf Wejherowo. I dwa mecze, które nas na ten moment interesują najbardziej, czyli Olimpia Grudziądz i Górnik Łęczna. Jeszcze przed chwilą sprawdzałem wynik tego spotkania. Olimpia Grudziądz wygrywa z Górnikiem Łęczna 3-1. GKS Bełchatów gra z Olimpią Elbląg. W tym meczu jeszcze przed momentem był remis 1-1. Widzew oczywiście Elana to już za chwilę i Ruch Chorzów jutro zagra z Rozwojem Katowice. Zerknijmy od razu na tabelę rozgrywek drugiej ligi przed tą 25. serią gier. Pierwsze miejsce drużyna Widzewa Łódź, drugi Radomiak Radom. Oczywiście po tym zwycięstwie Radomiaka w tej chwili ta sytuacja się odwróciła i to Widzew teraz będzie gonił zespół z Radomia. Dalej GKS Bełchatów, Olimpia Grudziądz, no i właśnie na piątym miejscu Elana Toruń. Tabelę zamyka cały czas Olimpia Elbląg, ale Olimpia jeszcze walczy w Bełchatowie, także ciekawe, jak ten wynik ostatecznie będzie brzmiał. No i właśnie, myślę, że warto dwa słowa powiedzieć na temat tego, co na tych innych stadionach. Zwłaszcza to spotkanie, które rozgrywa Górnik Łęczna, może być kluczem do kolejnych kolejek. Górnik Łęczna, który przegra dzisiaj, bo właściwie zostanie postawiony pod ścianą w następnym spotkaniu. A przecież wiemy, kto do Łęcznej jedzie w następnej kolejce. Będziemy to oczywiście my. W związku z tym bardzo ciekawe dwie kolejki. Myślę, właśnie ta, która w tej chwili i ta kolejna, która czeka nas w przyszłym tygodniu, może tutaj już do jakichś pierwszych rozstrzygnięć i do ucieczki pewnej grupy zespołów już dojść właśnie w 26. w tej kolejnej kolejce. Ja przed tym spotkaniem tutaj na obiekcie przy Alei Piłsudskiego rozmawiałem z trenerem Rafałem Górakiem, natomiast zanim jeszcze ta rozmowa z trenerem zespołu gości, warto powiedzieć o pojedynku strzelców jednego i drugiego zespołu. Mam tutaj na myśli Mateusza Michalskiego, zdobywcę 8 goli dla zespołu Widzewa. Mateusz Michalski jest obecnie najlepszym strzelcem naszej drużyny. Dzisiaj akurat Mateusz, jeśli dobrze kojarzę, jeśli dobrze pamiętam skład, zaczyna to spotkanie na ławce rezerwowych. Warto też zwrócić uwagę oczywiście na najlepszego strzelca zespołu Elany Toruń, czyli Filipa Kozłowskiego, który, uwaga, w tym sezonie zdobył 8 goli, ale 8 goli tylko na wyjeździe, ponieważ ogólnie ma ich już 13. Dlatego myślę, że osobą pierwszą, na którą należy zwrócić tutaj baczną uwagę w ciągu całej tej transmisji naszego spotkania, na pewno będzie Filip Kozłowski, jeśli chodzi o drużynę gości. Zobaczymy, kto dzisiaj wystrzeli w zespole Widzewa. Mamy zmiany w ataku. Dzisiaj obok Filipa Michaliewicza na boisko w pierwszym składzie, pierwszy raz w Widzewie wybiega Rafał Wolsztyński. Myślę, że będzie to bardzo ciekawy pojedynek. Swoje zdanie o tym wszystkim, co dzieje się, co ma się dziać tutaj na stadionie przy Alei Piłsudskiego w sercu Łodzi, ma również trener Rafał Górak i właśnie jemu oddajmy teraz głos. Krótka rozmowa z trenerem Elany Toruń, którą odbyłem przed wyjściem zawodników na boisko. Zapraszam już teraz. Trener Rafał Górak, Elana Toruń. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. Panie trenerze, oprócz oprawy, z czym dzisiaj Elana Toruń przyjechała do Łodzi? No wydaje się, że ze swoim planem jakiś na to spotkanie, także będziemy starali się dobrze zaprezentować i żeby nie było nudno. Co to znaczy, że nie będzie nudno, trenerze? Chciałem troszkę pociągnąć pana za język. To jest ofensywne nastawienie czy wyczekiwanie na ruchy Widzewa tutaj u siebie? No co, zazwyczaj z planów trenera to jedno i drużyna, niekiedy wszystko
wszystko niekiedy potrafi się przewrócić do góry nogami, bo taka jest, jest piłka. Możemy dużo planować, mieć coś zaplanowanego, a przed meczem opowiadać, a potem na meczu po prostu może całkowicie to inaczej wyglądać. Także rozliczać z tego planu będziemy na pewno zawodników w szatni po meczu na odprawie. Na pewno chcielibyśmy się zaprezentować godnie i tak, żeby tutaj było fajne spotkanie. Czyli jest pan zwolennikiem słów Mike'a Tysona, który mówił, że plan ma się do tego pierwszego ciosu, a później już tego planu nie ma. No to, szczególnie, że Mike często kończył po tym pierwszym ciosie, także jeszcze tak mocno jak Tyson w czasie swojej najlepszej formy nie jesteśmy, także daleko nam jeszcze na pewno do niego, ale tak jak mówię, na pewno będziemy chcieli mieć dobry mecz. Panie trenerze, dwa nazwiska związane z Elaną i z tym składem, Filip Kozłowski i Jon Nerasti. Jeden zagra, podejrzewam na pewno, jeszcze nie dostaliśmy składów, mowa o Kozłowskim. Co z Hiszpanem? Też wyjdzie dzisiaj w pierwszym składzie. O, to bardzo się cieszymy, że akurat tutaj. Myśli pan, że to będzie dla niego akurat takie odpowiednie wejście przy tej całej atmosferze tutaj, przy pełnym stadionie, i to coś, co będzie mu przypominało właśnie te dobre dni, chociażby w La Liga? No, chciałoby się, żeby to doświadczenie, które jest za nim, bo jest ogromne, przeniosło się na nasze mecze. Natomiast wielu zawodników uznanych, wielu zawodników z pokaźnym dorobkiem ekstraklasy potrafi na drugoligowych boiskach po prostu zginąć, bo to nie jest takie proste. Wszyscy walczą, wszyscy chcą się dobrze pokazać, ale mam nadzieję, że dobra oprawa, że mecz w komplecie publiczności tego zawodnika po prostu też nakręci i pokaże to, co ma naprawdę. Czyli liczy pan na to jednak, że ten zawodnik od razu będzie w stanie wprowadzić się do waszego zespołu, bo no, na pewno czytał pan też komentarze wśród kibiców i Elany i innych klubów. No, wielkie zdziwienie, skąd ten zawodnik nagle w Toruniu. Czy może pan dwa słowa na ten temat powiedzieć? Temat pojawił się znacznie wcześniej, ale to był temat całkowicie poza naszym zasięgiem finansowania takiego zawodnika. Z biegiem czasu, kiedy jemu też jakiś plan się nie powiódł i nie trafił tam, gdzie menadżerowie go kierowali w pierwotnym jakby planie, to też postanowił w Polsce gdzieś dobrze się pokazać. Być może nam pomoże w wielu sprawach, być może sobie pomoże w wielu sprawach. Także sprawa jest otwarta i zawodnik na pewno wyraził bardzo mocną ochotę przyjazdu w ogóle do Polski. Szukał miejsca, trafił do nas. No, mam nadzieję, że moim zawodnikom, którzy w większości nie grali meczy na takich stadionach przy pełnej publiczności, po prostu pomoże robić kolejny skok jakościowy, bo my z tych anonimowych chłopaków w większości chcemy zrobić po prostu fajny zespół i żeby się nam ładnie rozwijał. A tym bardziej, że pan mówił w wywiadach przed tym meczem o tym, że ma pan wielu zawodników, ma pan wyrównaną kadrę i ta walka właśnie o meczową osiemnastkę to jest właściwie taka przepychanka cały czas na zajęciach. No tak jest, no wielu chłopaków zostało niestety w Toruniu, przyjadą tutaj innym środkiem lokomocji, nie wsiadło z nami do tego autobusu. Trener może z jednej strony się cieszy, z drugiej strony zawsze ma trochę wewnętrznej rozterki, bo tak jak powiedziałem, naprawdę mam bardzo wyrównaną kadrę, w wielu przypadkach ludzie są to bardzo młodzi, z wielkimi marzeniami, jak taki mecz gdzieś ucieka, to widać po prostu ten ból w oczach. No ale cóż, też jest rywalizacja, trzeba po męsku do tego podchodzić i walczyć o następny taki mecz. Pierwszy mecz to był 0-0, kibice narzekali na poziom tamtego spotkania. Tutaj mamy mecz, który może o czymś zadecydować według pana, czy to jeszcze za wcześnie, żeby mówić o czymś takim? 0-0 i kibice zawsze będą narzekać, bo kibice czekają na sól i na coś fajnego, czyli na bramki. No wie pan, jak ma się Filipa Kozłowskiego w składzie, tak. No to każdy oczekuje, tak, że natomiast nie wiem, czy ja bym bardziej nie narzekał, jakby na przykład mecz skończył się wynikiem 5-5, nie? Bo wtedy ja bym miał chyba większy problem w wielu aspektach. A kibice żałowaliby, że muszą wyjść ze stadionu. Dokładnie, a kibic by się cieszył i powiedzieli, że takiego meczu jeszcze nigdy nie było. Także zawsze trzeba to w jakiś sposób wypośrodkować. To nie było jakieś wielkie porywające widowisko, natomiast w wielu aspektach sprawdziliśmy się wtedy i pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie walczyć z najlepszymi zespołami w tej lidze, bo nie ulega wątpliwości dla mnie, że widzę to numer jeden tej ligi. Panie trenerze, oby do zobaczenia w pierwszej lidze za pół roku. Trzeba mieć marzenia, wszystkiego dobrego. Dziękuję, powodzenia. Przyjemnej rozmowy z trenerem gości Rafałem Górakiem. Poruszyliśmy w niej temat jednego z zawodników, który dopiero co przyszedł do Elany Toruń. Mowa tutaj oczywiście o Hiszpanie Jonie Rastim. Bardzo ciekawy transfer. Myślę, że zawodnik, który zdecydowanie może się tutaj wyróżnić w tym spotkaniu. Będzie to pierwszy raz, kiedy Hiszpan wystąpi od pierwszej minuty w barwach Elany Toruń. Środkowy
pomocnik, więc tutaj myślę, że warto będzie zestawić tę osobę z naszym środkiem pomocy, a najlepiej chyba będzie to zrobić właśnie z Dario Cristo, dwóch zawodników z zagranicy. Zerknijmy sobie na ich porównanie, które przygotowaliśmy dla Państwa, zestawienie head to head obu zawodników. Myślę, że będzie z niego również sporo wynikało, a to dlaczego? Jeśli zerknęlibyśmy na sam indeks Instata, czyli to, o czym mówiliśmy już w trakcie transmisji z Rzeszowa, czyli zbiór takich danych, które pozwalają nam określić i określić poziom występów danego zawodnika na danym poziomie ligowym, na danej pozycji. Tutaj mamy oczywiście mowę o środku pomocy, no to widzimy, że Dario Cristo wypada lepiej, ale to wszystko jest z racji na to, że zawodnik z Hiszpanii wystąpił tylko w jednym meczu. Tylko jeden mecz w tym sezonie zawodnika Elany Toruń i to nie w barwach Elany Toruń, ale jeszcze w Hiszpanii. Natomiast Dario Cristo tych meczów zdecydowanie więcej. Inaczej wypadają też te liczby, jeśli chodzi o występy zawodników w ligach zagranicznych i tutaj myślę, że warto skupić się na tym, gdzie grał właśnie Jony Rassi. To jest 25 meczów w hiszpańskiej La Lidze, 63 spotkania w drugiej lidze hiszpańskiej, również kilkadziesiąt meczów we włoskiej Serie B. No, myślę, że rzadko zawodnicy z takim CV nie trafiają do rozgrywek w Polsce. Akurat jedną z takich osób jest Jony Rassi. Wiemy, że po stronie naszego kapitana Dario Cristo 43 występy w chorwackiej ekstraklasie, 40 meczów na pierwszym poziomie ligowym na Słowacji. Tutaj też Dario, myślę, ma się czym pochwalić, natomiast na pewno bardzo trzeba zwrócić uwagę na tego zawodnika w żółtej koszulce, zwłaszcza jeśli chodzi o jego potencjał pokazywany we wskaźnikach potencjału według Instat. Nieustępliwość tego piłkarza 76 względem 28. To jest taka ciekawostka tak naprawdę. Nie należy przywiązywać do tego tak dużej wagi, natomiast pozwala nam to stwierdzić, jakiego typu zawodnikiem jest Jon Erasti. Także mamy tutaj do czynienia pewnie z pitbullem środka pola i tak zastanawiam się głośno, czy po wejściu ewentualnym Kohei Kato, który dzisiaj również znalazł się w meczowej 18 po raz pierwszy w Widzewie, będziemy mieli starcie właśnie takich dwóch pitbulli w środku pola, bo tak określają właśnie koledzy z Widzewa naszego Japończyka. Zobaczymy, czy do takiego starcia w środku pola dojdzie, być może w drugiej połowie. Kohei Kato na razie na ławce rezerwowych. A skoro mówimy już o Japonii, szanowni Państwo, to wczoraj mieliśmy bardzo ciekawą wizytę na stadionie Widzewa. O tym wszystkim będziecie mogli, to wszystko będziecie mogli Państwo zobaczyć w materiale, który przygotowaliśmy specjalnie dla Państwa tutaj na potrzeby tego studia meczowego. Przyjechali do nas zawodnicy kadry U17 prefektury Hiroshima. Jakkolwiek by to nie brzmiało, zerknijmy, bo było naprawdę ciekawie. Zapraszam na materiał filmowy. Prefektura Hiroshima, reprezentacja do lat 17? To tak, było? Do lat 17, dokładnie. As I heard, you saw yesterday the match. Yeah? Unfortunately, the result for Japan was not okay. It was a friendly match. Yeah? Tomorrow, everybody will support Widzew. Of course. This is our new player. This is important for me because I signed the contract with Kato as in my first contract here. Yesterday, when you came to our stadium for match, international match under 20 between Poland and Japan, was here only 3,000 supporters, yeah? But tomorrow is full, 18,000 fans. Tego, że na starym stadionie był metr różnicy pomiędzy bramką od tej strony, a bramką pod zegarem. Więc Widzew wiedział o tym i zawsze chcieli grać w drugą połowę z góry.
raz, że grali pod swoich kibiców. Metr poziomu. Był metr różnicy poziomu. Old Stadium, it was white. Old Stadium, it was like 1 meter difference. Yes. So it was a little bit like this. Yes. So second half they wanted to run down. To down. That's good. Yeah, second half, the covenant. So. And now the second story and tradition. Yes. We still go right to the second half. マジ?本当に? Taka właśnie sympatyczna wizyta z kraju kwitnącej wiśni za nami w sercu Łodzi z kolei. Natomiast dzisiaj Patryk Stępiński, jednym z kibiców, którzy zdecydowali się obejrzeć to spotkanie dziś na żywo. Witaj, Patryk. Witam, witam wszystkich. Taki futbol, tęskni za futbolem. Stwierdziłeś, że w Łodzi to będzie ten mecz, który będzie najlepszym spotkaniem tego weekendu. No często się zdarza, że jak jestem tylko w Łodzi, jest tutaj mecz na Widzewie, to staram się, żeby wpaść na te spotkania. Jeżeli nie mam takiej możliwości, to oglądam na waszym kanale Widzew TV. Jak to oceniasz? Nie no, powiem ci, że komentarz niczym w Westerklasie lub w Lidze Mistrzów, także myślę, że niedługo Polsat Sport może się do ciebie odezwać. Nie ustalaliśmy tego, a idziemy na żywo, Patryk, także uważaj co mówisz. Patryk, słuchaj, graliście jako Wisła Płock mecz sparingowy z zespołem Widzewa i to jest akurat ciekawe, że dziś możemy o tym porozmawiać króciutko przed tym spotkaniem, bo Widzew dziś wraca do ustawienia 4-4-2, którym wyszedł właśnie na was w tym sparingu i w którym pokazał się z bardzo dobrej strony. Jak ty oceniasz tamto spotkanie z perspektywy czasu? Jak Widzew wypadł wówczas na waszym tle? No na pewno byliśmy wtedy na zupełnie innym etapie przygotowań niż Widzew. My mieliśmy praktycznie tydzień do swojego pierwszego spotkania ligowego. Widzew był, można powiedzieć, w środku przygotowań, ale jeżeli mam się odnieść do samego spotkania, na pewno jeżeli gra się dwójką napastników, to ja jako obrońca mogę powiedzieć, że to odtwarza duże zagrożenie w szeregach przeciwnika, ponieważ nie trzeba pilnować tylko tego jednego napastnika, który jest wysunięty, tylko zawsze gdzieś jest ten jego kolega bliżej bramki obrońców, który może stworzyć to jeszcze jedno zagrożenie. A ty no właśnie, jako obrońca, Patryk, jak oceniasz ten potencjał Widzewa, no chociażby Filipa Michaliewicza, bo mamy dla państwa drugą planszę, drugie porównanie dwóch zawodników, którzy dzisiaj wybiegli w podstawowym składzie przy Alei Piłsudskiego, czyli Filip Michaliewicz z Widzewa i Filip Kozłowski w barwach Elany Toruń. Ty pamiętasz z kolei Filipa, naszego Filipa. Tak, na Filipa Kozłowskiego, który gra w Elanie, jeszcze pamiętam, że grałem w pierwszej lidze, jeżeli chodzi w szeregach Wisły Płock, on bodajże wtedy był w jakimś innym zespole. A jeżeli chodzi o samego Filipa Michaliewicza, graliśmy na niego sparing, na pewno dobrze poruszał się po boisku, na pewno nam obrońcom ciężko było go upilnować, bo te swoje jak gdyby braki, można powiedzieć, fizyczne, że nie jest zawodnikiem wysokim jak na typową dziewiątkę, na pewno nadrabiał sprytem i w szczególności dobrym poruszaniem się na boisku, przez to ciężko było go wyłapać. Mamy troszeczkę tutaj zagłuszoną całą sytuację. W tej chwili będziemy mieli występ na środku murawy. My powoli już zmierzamy do końca naszego studia. Ja się cieszę z tych twoich słów, bo wszyscy tutaj liczą na Filipa Michaliewicza. Chwilowo może przyblokowany, ale wiemy doskonale, jak ogromnym potencjałem dysponuje ten zawodnik, bo pokazał to, kiedy przyszedł do Widzewa. Pamiętasz te bramki Filipa z Błękitymi Stargard? Tak, bodajże pamiętam jednego z jego pierwszych goli, gdzie minął bodajże dwóch czy trzech przeciwników i strzelił ładną bramkę i wtedy wiadomo, oczekiwania względem niego były jeszcze większe i są nadal jeszcze większe, ale myślę, że spokojnie, jeżeli Widzew zacznie zdobywać te 3 punkty w każdym meczu i ta gra będzie ofensywna jeszcze płynniejsza, jemu również będzie łatwiej zdobywać te gole i wtedy wszyscy będą zadowoleni z jego potencjału. My liczymy na to, że Filip Michaliewicz odblokuje się już dzisiaj, a tym samym odblokuje również i Widzew na własnym stadionie i tutaj w końcu to upragnione zwycięstwo obejrzą również kibice w meczu domowym. Dziękuję ci bardzo, Patryk, za twój udział w tym studiu przed meczem Widzew Udzielana Toruń. Państwa również zapraszam już na transmisję na tv.widzew.com, a zanim to wszystko, to jeszcze zachęcam do obejrzenia krótkiego materiału z
nowego cyklu Widzę bliżej, taka nazwa tego cyklu. Bohaterem pierwszego odcinka był Daniel Mąka. Zobaczcie sobie, szanowni państwo, jak to wyglądało. Mam nadzieję, że wystarczająco zostaniecie zachęceni do tego, aby na naszym kanale na YouTubie obejrzeć nie tylko tę, ale i inne produkcje. Widzę Łódź, Elana Toruń już za chwilę w sercu Łodzi przy Alei Piłsudskiego. Zapraszam w imieniu swoim i Dariusza Postolskiego. Kamil, jak powiedział, że widzę w TV wielka kasa. Kamil Wilczek, tak? Prosto zdani, brandy. Ma rację. Przyklejane, widzę pan. A te SLKS-y no, wszystkie? No to robię, wiesz. A te SLKS-y wszystkie, wiesz. Tak. Od dwóch godzin nie jem słodkiego. Mnie to lepiej. Brawo Daniel. Głośniej, raz. To, co mi ślina przyniosła na język, to tak palnąłem, tak? I teraz mogę, wiesz, no życie uczy, tak? Jakieś tam rzeczy. Że... Zobacz tu, weźmiemy. Co? Elegancko będzie, co? Cosinus to bezpłatne licea i szkoły policjalne dla dorosłych. Cosinus to wiele ciekawych kierunków, w tym również medycznych. Cosinus to szkoły zawodowe. Cosinus. Jesteśmy w 40 miastach w Polsce. Zapisz się już dziś. www.cosinus.pl.
nedotčené přírody, z horské vody, z pramenů jeseníků. Holba. Ryzí pivo z hor. Dziękuję za to, że mamy tyle optymizmu obydwaj, bo stawiamy się regularnie. Mówię, dziękuję sobie, że mamy jednak silną wolę, bo dziś będziemy kibicować drużynie i wszyscy Państwo, drużynie, która nie wygrała od 13 października, za to ma znakomitą serię remisów. Kłaniamy się pięknie Państwu, Dariusz Postolski i Arkadiusz Stolarek. Przed nami mecz z drużyną, która już jeden z kibiców mnie zaczepił na korytarzu, mówi, tylko niech Pan nie mówi, że mamy trudnych rywali. No niestety wszyscy są trudnymi rywalami dla nas, ale to także nasza wina. Można zatem dziś powiedzieć o tym, że w zespole gości nie ma wielkich zmian, bo tylko doszedł w porównaniu z ostatnim spotkaniem jeden zawodnik, ale ponoć niby jaki on, Rasti Zabaleta, ma być tym piłkarzem, który tutaj ma nas zachwycić. A zatem zobaczmy, jak wygląda skład tego zespołu. Jeszcze tylko informacja, że w porównaniu z tym pierwszym meczem rozegranym w Toruniu, Elana wyszła bez 5 zawodników z tamtego spotkania. My wychodzimy bez 8 z tamtego meczu, a więc ogromna zmiana. W ramce zespołu gości Michał Nowak, numer 33, z trójką Kordian Górka, z numerem 8 Jon Erasti Zabaleta, z 10 Maciej Stefanowicz, z 14 Mateusz Stryjewski, z 15 kapitan zespołu gości Filip Kozłowski, z numerem 16 Krzysztof Wołkowicz, 17 to Dominik Kościelniak, 20 Wojciech Onsorge, 23 Jan Andrzejewski i 27 Michał Kołodziejski. Na ławce rezerwowych zasiedli Bartosz Mrozek, numer 1, Maciej Felsz, numer 5, Artur Lenartowski, numer 7, numer 9 Daniel Ciechański, 11 Damian Lenkiewicz, 19 Mariusz Kryszak i 24 Damian Zagórski. A dzisiaj trener Radosław Mroczkowski posłał w bój następującą jedenastkę. 21 Patryk Wolański w bramce, numer 8 Adam Radwański, 14 kapitan zespołu Dario Cristo, 17 Marcin Pieńkowski, 23 numer Rafał Wolsztyński, 25 numer Łukasz Turzyniecki, numer 27 Daniel Tanżyna, 29 Michael Amejo, 33 to Tomasz Wełna, 92 Filip Michaliewicz i numer 95 Sebastian Zieleniecki. Dziś na ławce rezerwowych Maciej Kumerski, Kohei Kato, Mateusz Michalski, Kasper Falon, Daniel Mąka, Marcel Stefaniak i Konrad Gutowski. Panie Dariuszu, dzisiaj mamy w składzie Widzewa kilka ciekawych nazwisk, które na pewno chętnie kibice Widzewa obejrzeliby na boisku. Mamy na ławce rezerwowych przede wszystkim Kohei Kato, mamy również Marcela Stefaniaka. Ja zwłaszcza tych dwóch graczy jestem ciekaw, ale no, niewykluczony, że wcale ich dzisiaj tu nie zobaczę. No właśnie, bo wszystko będzie zależało od tego, jak ułoży się to spotkanie. Były także informacje, że Marcel Stefaniak jest bardzo blisko składu. To lewonożny piłkarz, można więc go ustawiać na paru pozycjach. No i niespodzianką jest także to, że bardzo blisko składu już jest Kohei Kato, a zanosiło się na to, że będzie długo wdrażał się do treningów, ale uznał Radosław Mroczkowski, że trzeba zdecydowanie na ławce rezerwowych posadzić tych,
którzy zmienią losy spotkania. Dla mnie zaskakujące jest także to, że Mateusz Michalski siedzi na ławce rezerwowych, a niech wychodzi w podstawowym składzie. Daniel Mąka również, Konrad Gutowski, który wrócił z Anglii, ale za dużo tam nie pograł, bo wcale, tak powiemy, stracił na pewno 4 bądź 5 jednostek treningowych. Nie dziwi zatem obecność tego piłkarza na ławce rezerwowej. Zespół gości jest, jak już mówiłem, rywalem wymagającym. Zmienimy nazwę z trudnego na wymagający. I jest to zespół, który ostatnio zremisował 1-1 z Górnikiem Łęczna. To oznacza, że zespół Łęczny podobno będzie w dobrej formie, a tymczasem dziś niespodzianka. Pogrom właściwie, pogrom, można powiedzieć. Olimpia Grudziądz wygrała z Górnikiem Łęczna 6-1, mimo że przez większość meczu było 1-1. Remisem zakończyli także swój mecz ligowy piłkarze GKS-u Bełchatów, a więc tutaj nam się zrobi bardzo, bardzo ciekawie. Zaraz Państwu podamy wyniki. Siarka, jeśli pamiętam, Tarnobrzeg pod wodzą Ryszarda Komornickiego także sięgnęła po punkty, wygrywając 3-0, więc tak naprawdę bój o awans trwa. No i dla mnie rezultat Olimpii Grudziądz jest ogromnym zaskoczeniem. Okazuje się, że nie można wcześniej dzielić skóry na niedźwiedziu. Wszyscy spodziewali się, że w Grudziądzu będzie wyrównane spotkanie, ale nie było. A zatem? Też ciekawa jest sytuacja w tabeli w tej chwili. Przed rozpoczęciem tego spotkania Widzew spadł na drugie miejsce. 44 punkty, 3 punkty przed nami Radomiak Radom, ale i dwa mecze jeszcze na ten moment na godzinę 19.09 jeszcze ma Widzew dwa mecze w zanadrzu. Olimpia Grudziądz doskoczyła na jeden punkt do Widzewa. Poniżej GKS Bełchatów po tej wpadce, trzeba powiedzieć, z Olimpią Elbląg u siebie i remisem tylko 1-1. 41 punktów, czyli 3 punkty straty do Widzewa. No ale tak jak mówimy, Widzew ma przed sobą jeszcze dzisiejsze spotkanie i jeszcze mecz zaległy w Elblągu. A my posłuchajmy jeszcze końcówki tańca Elemy. Wybrzmiały ostatnie dźwięki, za chwilę sędzia tego spotkania, Damian Sylwestrzak, rozpocznie grę. Jest więc Sylwestrzak, wprawdzie nie w składzie Widzewa, ale jest arbitrem dzisiejszego spotkania. Pomagać mu będą Filip Sieran, także sportowe nazwisko, i Radosław Wąsik, a sędzią technicznym jest Damian Nowak. Rozpocznie Widzew, Dario Cristo, na jego głowę sypały się krytyczne uwagi, no ale myślę, że Dario dzisiaj pokaże, że jest w niezłej formie. Zaczął Radwański do Tanżyny. Tomasz Wełna. Podchodzi Michael Ameyou. Dla niego to jest także bardzo ważne spotkanie. Chyba pierwszy raz zaczyna od początku. Drugi raz zaczyna od początku. 7 razy wchodził z ławki rezerwowych. No też już chyba pora na tego Michaela, panie Dariuszu, żeby pokazał nam, co dobrego pokazuje, również czasami wchodząc z ławki rezerwowych. No ale myślę, że właśnie czas na to, żeby od pierwszej minuty Michael pokazał się z jak najlepszej strony. Teraz właśnie piłka ląduje na jego klatce piersiowej. Utrzymał się mimo ataków dwóch zawodników, podwajają. No, Michael tutaj przesadził z tą szarżą. Przy linii bocznej Tomek Wełna fauluje. Daleko, daleko od naszej bramki przerywa akcję. Zbyt śmiały był ten dryblik Michaela, ale Radosław Mroczkowski po tym piłkarzu obiecuje sobie bardzo dużo. Przed jednym ze spotkań mówi do mnie: zobaczy pan, on musi odpalić. Ja bym zwolennikiem był, żeby jednak Michael nie palił. Dzisiaj kibice zapalili, także teraz pora na Michaela. No właśnie. Z autu rozpoczyna zespół gości. Przez moment Kordian Górka był przy piłce. Przesuwają się zawodnicy Elany. Bardzo niebezpiecznie do Kozłowskiego. Ten potrafił w takiej trudnej pozycji, bardzo ostro atakowany. Jeszcze próbował zagrać w uliczkę, ale to jest piłkarz, któremu odrobiny miejsca nie możemy zostawić, bo on zdobywa bramki z gry, więc tym bardziej jest niebezpieczny. Troszkę nam tutaj będzie przez moment gra się uspokoi, ale już Patryk Wolański w środek do Radwańskiego. Doskakuje od razu do niego
grający z numerem 10 Maciej Stefanowicz, Christo na lewą stronę, do piłki Michael, zwód na prawą stronę, no, nadział się na drugiego, ale szczęśliwie Rafał Olsztyński jest przy piłce, no ale wychowanek Górnika Knurów, a później piłkarz Górnika Zabrze przy piłce już utrzymać się nie mógł, ale Wełna może spokojnie kontynuować grę. Tak, ale dobrze podszedł też Filip Michaliewicz od razu do pressingu na 16 metrze pod polem karnym rywala i właśnie dzięki temu teraz widzę wznawiał z auto, ale poradzili sobie wybiciem obrońcy Elany Toruń. Christo do Radwańskiego będzie grał Adam przez środek obrony. Spodziewałem się zagrania do boku, do Turzynieckiego. Wełna, może Tomek zdecyduje się na śmiałe wejścia. Brakuje nam uderzeń bocznych, tych piłkarzy grających w strefach bocznych. Może jakaś próba zaskoczenia bramkarza gości Michała Nowaka. Uda się po strzale z dystansu. Wrócił Wolsztyński. Za długo jednak prowadził piłkę i straciliśmy ją przy linii bocznej. Minuty na pewno dla Widzewa, te trzy pierwsze. Próbujemy ułożyć sobie grę, ale na razie bez widocznych efektów pod bramką. Wełna. Główka w środek. Brawo, odebraliśmy po dobrym zagraniu Michaliewicza. Ale to bardzo pierwsza dobrze. Interwencja Jona Rastiego. Najpierw strata, a teraz podgonił świetne od razu. Wyjęcie piłki. Czyściutko, mimo że sporo ryzykował. To takie wejście praktycznie z boku, obok nogi. Ale teraz widzimy teraz też ciekawa sytuacja, bo Rasti teraz wycofany na pozycję środkowego obrońcy. Tutaj w tym momencie, w tym aspekcie, w tym momencie gry akurat trójką obrońców zawodnicy Elany Toruń, z czego jednym z nich właśnie Hiszpan, który dołączył dopiero co do zespołu z Torunia. Maciej Stefanowicz bardzo blisko tej trójki obrońców. Próba zagrania w kierunku Kozłowskiego, nieudana. Mają goście piłkę. Wracamy za akcją. Świetne teraz przejęcia. Zaplątał się gdzieś w piłkę. Chyba wielka szansa go trochę sparaliżowała, bo wchodził w dobrym miejscu. Tanżyna, złe przyjęcie. Odbijają się od Tanżyny kolejni piłkarze, ale to, co było bolączką w ostatnim meczu, a więc to te podania po przejęciu piłki. Daniel po meczu mówił, wie pan, próbowałem, ale no niestety z tą dokładnością nie było zbyt dobrze. Goście. Ustawia się Górka po prawej stronie. Przeniosą akcję na środek Wojciech Honsorge. Teraz zamienił się miejscami. No ciekawie w tej chwili ustawiony zespół gości. Radwański atakowany. Dario Christo, świetny zwód. Znakomicie zagrana piłka. No ale tam za wolno poszedł Marcin Pieńkowski. Szkoda. Początek akcji w wykonaniu Dario Christo. Rewelacyjny zwód i przyjęcie kierunkowe od razu pozwoliło zyskać przewagę w tej strefie. Bardzo głośno teraz na trybunach. Cały stadion stoi, cały stadion dopinguje. Kibice Elany Toruń mają swoje zajęcia, swoją prezentację, także tutaj od pierwszej minuty bardzo głośno i bardzo gorąco w sercu Łodzi. Pokazuje się do gry w tej chwili Michael Amejou, nie ma jednak podania w jego kierunku. Za to przechodzi Tomasz Wełna, zamienili się pozycjami na moment. Gramy dokładnie, próbujemy przynajmniej tak grać. Filip Kozłowski próbuje ustawić się, ach, miał tutaj problemy Dario Christo. Chyba ostre, zdecydowane wejście Kordiana Górki. Zaraz będzie tylko wywiadówka właśnie u arbitra. Przecież nauczyciele strajkują zaraz, panie Dariuszu. No nie szkodzi, ale tutaj też można trochę uczyć. Dwa faule po stronie Widzewa, jeden zawodników Elany Toruń. To też był dobry moment akurat w grze Widzewa. Tutaj opanował ostatecznie piłkę Dario Christo i gdyby Tomek Wełna być może nie był tak brutalnie faulowany, to jeszcze Christo doszedłby sam do tej piłki, którą zagrał do naszego lewego obrońcy, a miał już tutaj bardzo dużo miejsca na wysokości 16 metra. Michael Amejou albo Radwański jeszcze trwa narada, jak wrzucić piłkę. Zobaczmy, jak centruje Michael. Na razie ustawieni na 16 zawodnicy obydwu drużyn. Radwański na obiegnięcie, Michael na 10 metr. No nie jest to zła centra. Bardzo dobra centra, ja bym nawet powiedział. Jeszcze Michaliewicz, ale sędzia tutaj
przerywa grę. Dobrze, dobrze szła ta piłka, bardzo mocno uderzona przez Michaela z tej lewej strony i też leciała na odpowiedniej wysokości, żeby przedłużyć to dośrodkowanie, ewentualnie je skontrować, ale... To jest takie pole niczyje, tak jest. Tam bramkarze nie za często się wybierają do piąstkowania. Na trybunach przyjaźń, a na boisku twarda walka. Zobaczmy, zatem Michał Nowak rozpocznie. Trzeba mieć nadzieję, że ta walka nie zdominuje tego spotkania, ale chyba trzeba powiedzieć, że już tutaj widzieliśmy troszkę grania w piłkę w tych pierwszych 8 minutach. Christo, niepotrzebnie tam poszedł Tanżyna. Michael Ameją, wywalczyliśmy piłkę. Nie zrozumieli się dwaj widzewiacy. To było starcie z gatunku, kto kogo tam w powietrzu potrafi przetrzymać. Pokazuje się Zieleniecki do gry, jednak Wolański decyduje się zacząć od Tanżyny, ale bardzo sprytnie ustawiają się piłkarze Elany. Gdzieś na 60. metrze pierwszy atakuje Filip Kozłowski. Bardzo szybko także podchodzi Mateusz Stryjewski. Mamy aut, zbliżamy się, coraz bliżej jesteśmy bramki. Ładna to była. Nawet niezły pomysł Rafała Wolsztyńskiego, ale no, precyzja już nie taka. Szybko sobie Rafał Wolsztyński, no właśnie szybko, chyba szybko wywalczył miejsce w pierwszym składzie. Na pewno ta bramka w Rzeszowie była takim decydującym czynnikiem, bo Rafał Wolsztyński oprócz strzelonej bramki również pokazał się 2-3 razy dobrze w polu karnym. Zaliczył też uderzenie w poprzeczkę ze spalonego, ale też jakby sama sytuacja pokazywała, że dobrze czuł się w tamtym spotkaniu po wejściu na boisko. Były piłkarz Górnika Zabrze, teraz Radwański czekał na ziemi, jeszcze zastawiał, ale raz nie widzimy na wślizgu każde podanie niemalże i to chyba potwierdza to, o czym mówiliśmy w tym studiu przedmeczowym, w którym pokazywaliśmy statystyki serwisu Instat właśnie tego zawodnika. No tam absolutnie największa liczba, panie Dariuszu, u Erastiego po stronie takiej cechy jak nieustępliwość i to jakby to jest taki jeden z determinantów jego gry, więc myślę, że dużo będziemy widzieć Erastiego właśnie na ziemi, ale właśnie w pozycji do wślizgu, do wywalczenia piłki spod nóg piłkarzy Widzewa. A skoro już przez moment mówiliśmy o Wolsztyńskim, to Rafał ma wielkie szczęście do debiutu. W końcu to jest debiut przed łódzką publicznością. A w Ekstraklasie tylko kwadrans czekał na zdobycie gola. Wyszedł w meczu za Arką i zdobył bardzo ładną bramkę. Dario Christo musi tutaj, tak jest, powstrzymać piłkarzy. Michael Ameją, jeszcze uwagi od Radosława Mroczkowskiego, bliżej, czyli zachęcenie do twardszej gry. Poczekał Tanżyna, utrzymana piłka w boisku. I już wracają. No i Turzyniecki ma szansę rozpocząć efektownym zagraniem do przodu. Nie jest tam łatwo Marcinowi Pieńkowskiemu, ale on sobie w tych sytuacjach świetnie poradził. Ach, niewiele brakowało. Stefanowicz jeszcze tam przewinił, Marcin Pieńkowski blisko linii końcowej boiska. Ważne, że nie pozwoliliśmy zagrać kontry. I teraz ponownie Michał Nowak. Dzisiaj też warto powiedzieć o jednym wydarzeniu sprzed rozpoczęcia tego spotkania, bo dziś mamy dwóch speakerów na murawie. Mamy Marcina Tarocińskiego i speakera Elany Toruń. Oni wspólnie wyczytywali nazwiska swoich oczywiście zawodników, swoich klubów przed wyjściem ich na murawę i tutaj cały mecz właśnie obsługują wspólnie z poziomu murawy. No, oby to Marcin Tarociński miał powody do wykrzykiwania nazwiska strzelca bramki. No zobaczmy zatem, jak się ułoży gra. Dobrze, zastawił się przez moment Wolsztyński, ale stracił piłkę goście. No, zatrzymali całą akcję. To podanie do Kordiana Górki było niedokładne. Teraz Radwański ma więcej swobody. Zagranie na lewo. Filip Michaliewicz przy piłce. Musi grać jeden na jeden. No i to jest takie zagranie, gdzie spokojnie arbiter może pokazać rzut karny. Obejrzyjmy tą sytuację. To nie była atakowana piłka, na pewno. Proszę, Filip będzie
uciekał do środka. Tak jest. No to jest dla mnie faul. Że jest to na pewno kontrowersja. To nie jest atak na piłkę. Na pewno, tylko atak na zawodnika. To takie blokowanie. Dziwię się, że arbiter nawet tam nie poszedł na krótką rozmowę. Tam jeszcze chyba jedną z rzeczy, która determinuje decyzję arbitra w takich sytuacjach, jest to, czy po wypuszczeniu piłki zawodnik ma szansę do niej dojść jeszcze po takim odcięciu przez obrońcę. Tutaj po tego takim nie zatrzymaniu nie ma żadnych szans. Tak, ale to jakby zależy od tego, czy nie za daleko ją wypuszcza. No jest taka, jeśli dobrze pamiętam przepisy, to jest taki zapis właśnie, ale tu na pewno jest to decyzja, która, o której być może będziemy musieli porozmawiać troszkę później. Michael Ameyu, dobry zwód, przejęcie, za głęboko jednak. Nasi stoperzy nie włączają się, czekają z tyłu. Radwański asekuruje sytuację. No to było sprytne podanie Marcina Pienkowskiego, ale niestety nie było to wykorzystane. Teraz świetnie zaasekurował swoich kolegów Łukasz Tudrzyniecki, ale też tutaj warto powiedzieć o sprytnym zachowaniu Radwańskiego. Strata. Mamy teraz taki fragment gry przypominający nam nieco wydarzenia w Rzeszowie. Radwański wyprowadza swój zespół do kontrataku. Michael Ameyo ścina do środka pola, jest szeroko Pienkowski. Ale dlaczego tu Filip nie poszedł za piłką? Dobry pomysł, naprawdę dobry pomysł Rafała Wolszczyńskiego na prostopadłe zagranie już na wysokości 18 metra. No to była sytuacja, za którą Filip Michaliewicz musi pójść, musi tutaj być przygotowany na taki pomysł właśnie Rafała Wolszczyńskiego. Po ściągnięciu na siebie trzech zawodników należy od razu przerzucić grę na drugą stronę. A to co szkoda, wcześniej, że to Michael wcześniej, oczywiście tak. Nie zagrał na drugą stronę do Tużynieckiego. Nowak wybił. Lekko tam przepycha Zieleniecki, sprytnie to ustawił zrobił. Ustawił sobie. Tak jest. To jest najważniejszy moment, to jeszcze przewinienie. Znów Zieleniecki, za chwilę arbiter go do siebie poprosi. Ostre wejście z zawodnika Elany, ale wcześniej bardzo sprytnie poradził sobie. No to Filip Kozłowski zaatakowany właśnie przez Sebastiana Zielenieckiego, ale te pierwsze chwile, zanim piłka doleci do zawodników walczących w powietrzu, to właściwie są momenty decydujące, kto jak ustawi sobie przeciwnika, łatwiej mu później się główkuje. Mają goście rzut wolny. 15 minuta. Pierwszy kwadrans. Za chwilę poza nami. Próbują zorganizować akcję. Ruszył tam Krzysztof Wołkowicz. Jednak dziś mało widoczny. Przesuwamy się. Cały zespół. Dobrze trącona piłka. Pienkowski przy linii bocznej. Niestety piłki nie opanował i rozpoczyna Elana. Myślę, że do piłkarzy Widzewa dotarła ta informacja o wyniku Bełchatowa, o wyniku Olimpii Grudziądz. To także ma znaczenie. Pograją do bramkarza. Kozłowski bardzo sprytnie pokazuje się do gry. To ciekawy zawodnik. I do boku od razu. Ładnie przerzucają grę. Kordian Górka zaatakowany bardzo ostro przez Michaela Ameyo chyba. Dario Cristo także tam był. Pokrzykuje do swoich piłkarzy Radosław Mroczkowski, a tymczasem goście mają niezłą sytuację. Jeszcze nawiązując do pana słów o tych wynikach z tej kolejki, no ale to już skądś znamy, tak? Bo w poprzedniej kolejce również taka kilka takich wydarzeń, które troszkę uratowały nam skórę po tym remisie w Rzeszowie. No tutaj trzeba po prostu wygrać mecz, już nie ma co przypatrywać się temu, jakie wyniki były na boiskach w meczach zakończonych przed tym spotkaniem. Wołkowicz wrzuca. Zostaje? Nie, ach, to piąstkowanie było, powiedzmy, na 3 z plusem tylko. Michael Ameyo za długo się wiąże. Jest faul na 6. Nie wiem, czy to nie powinna być żółta kartka, bo to już była sytuacja, w której Widzew mógł budować korzyść w całej tej akcji. A Michael przytrzymywany za koszulkę w wyraźny sposób właśnie tylko po to, aby tę akcję zwolnić, aby uniemożliwić zagranie naszemu zawodnikowi. Na razie sędzia wstrzymuje się z wyjmowaniem kartek ze swojej kieszeni. Zobaczymy, jak to wszystko dalej będzie wyglądało. W Widzewie królem żółtych kartek tego sezonu Tomasz Wełna 6 razy został ukarany, w tym 2 w Rzeszowie, ale czerwonej nie dostał, bo
Dopiero zostało to zweryfikowane po odwołaniu Widzewa, to też ciekawa sprawa. To już się zupa wylała, także już nie ma co dyskutować, ale uratował się Wełna rzeczywiście w tym momencie. Natomiast zawodników, którzy muszą uważać na żółte kartki, z tych, którzy są dziś w ogóle w kadrze meczowej, jest tylko Daniel Mąka, który ma 3 żółte kartki na swoim koncie, więc jeśli on zagra w drugiej połowie i dostanie żółtą kartkę, nie zagra wówczas w ogóle w Łęcznej. Też ciekawe, kto w Łęcznej przywita Widzew, panie Dariuszu. Ty mówisz na o ławce rezerwowej, tak. No ładnie, już mamy teorię. Michael Amayou za długo, stanowczo za długo, łatwo. Próbuje grać jeden na jeden, stwarza sobie sytuację, ale brakuje tego doświadczenia. Kiedy oddać? Ale to też może być jakimś rozwiązaniem w perspektywie kolejnych minut, bo no też Widzewowi czasami brakowało takich wejść odważnych właśnie w pole karne z piłką przy nodze. No widzimy, że Michael tutaj nie unika takiej gry, a wiemy, że z tego budują się różne sytuacje, łącznie i z rzutami karnymi czasami. Zresztą też już mieliśmy taką jedną pod bramką Melany. Maciej Stefanowicz bardzo tutaj skuteczny w tych akcjach. No, Nowak uratował się cudem. Nie mieliśmy tutaj szczęścia, żeby dobrze rozpocząć akcję. Przyspieszyć grę trzeba. Dobre podanie do Dario Cristo. Już doskakuje 3 zawodników. Dario ma drugą szansę. Michael Amayou źle przyjmuje. Źle. Spokojna akcja gości. Krzysztof Wołkowicz, 25-letni zawodnik gości, dryblował, no ale ten Stefanowicz, którego tak chwaliłem, teraz popełnia kardynalny błąd. Wolsztyński bardzo ładnie przekłada, no ale to już jest bardzo trudna sytuacja. Próba wrzutki, no i goście. Tym razem dobrze przyjęta piłka, tu Tanżyna łapiący w pół Filipa Kozłowskiego. Aż się prosi, żeby wyprzedzał. No to była taka sytuacja, gdzie arbiter spokojnie mógł interpretować się jako zagranie na żółtą kartkę. Przeprosili się błyskawicznie, przybili piątki. Zobaczmy, że było to z przodu tylko 2 zawodników. Nasz obrońca i napastnik. Gdybyśmy mogli zobaczyć powtórkę tego przejęcia na połowie Elany i akcji Wolsztyńskiego, tam w ostatniej fazie właśnie tej akcji, gdzieś ta piłka pomiędzy nogami zakotłowała się u naszego zawodnika i nic z tego dla Widzewa nie wyszło. Ostre teraz wejście teraz w Wełnę. Filip Kozłowski chyba. Nie, to nie Filip Kozłowski, to ten, który przed chwilą, o którym mówiłem, Krzysztof Wołkowicz. Tak, takie oddanie jakby, taka próba charakteru. Wy faulujecie, to my wam pokażemy, że my także potrafimy zagrać twardo. Zieleniecki. Muszą nasi stoperzy wejść, stworzyć przewagę, bo tak to możemy grać tydzień. Pieńkowski do Radwańskiego. Jest Wełna po lewej stronie. Szybciej do Wełny. Jednak Tanżyna decyduje się. Kozłowski, proszę, jak sprytnie. Gdzieś tam oparł rękę na jego biodrze, lekko pociągnął i już Tanżyna nie był w stanie dokładnie zagrać. No ale też tutaj sędzia nie zareagował na to. No tak, teraz te dyskusje między Tanżyną a sędzią to nieprzypadkowa wymiana pozdrowień. Tylko analiza tego, co się przed chwilą stało. Też może być to trochę frustrujące dla naszego środkowego obrońcy, bo przed momentem odgwizdany faul w pierwszej próbie odbioru piłki przez Tanżynę. No tutaj sytuacja jeszcze bardziej ewidentna, jeśli chodzi o przewinienie i gwizdka sędziego zabrakło. Michał Kołodziejski wybił piłkę. Zyskali piłkarze Elany out. Przesuwamy się. Ale proszę, jak mało jest pola gry. Wszyscy starają się ten środek zacieśnić. Jest hashtag Widzew Elana, prosimy. Teraz zdecydowane wyjście i będzie rzut wolny. Dario Cristo protestuje, że tutaj nie zaatakował wbrew przepisom Krzysztofa Wołkowicza, ale arbiter już odgwizdał to przewinienie. W 22 minucie goście mają rzut wolny. Tak, co chwilę jakieś faule gwizdane przeciwko Widzewowi. Bardzo często tutaj sędzia używa gwizdka. Jeszcze przesuwa miejsce rozpoczęcia gry. Maciej Stefanowicz zostawia jednak piłkę Wołkowiczowi.
Bardzo niebezpieczna, wbrew pozorom, piłka. No na szczęście skręcała dopiero już za słupkiem. Ale obejrzyjmy to jeszcze raz. Ale raczej to kontrolował Patryk tutaj, tak, takim tutaj doskokiem na Mam rozgrzewkę. Mam nadzieję, że wiedział, gdzie to leci. Zobaczymy, czy teraz Widzew zagra na krótko. Tak, będzie taka próba. Zieleniecki odegra do Wolańskiego. Od razu spowodowało to rozszerzenie troszkę tych formacji przeciwnika. I teraz długa piłka na Michaliewicza. Tam już gotowy Pieńkowski, żeby otrzymać piłkę zgraną przez naszego zawodnika występującego w ataku. Już jesteśmy na lewej stronie. Uprzedzony Tomasz Wełna. Chyba rzeczywiście został trafiony przy tej interwencji Wołkowicza. Chciałem, to będzie kartka. Choć protestują. Proszę. Piłkarze Elany twierdząc, że nie było przewinienia. Pogroził palcem tutaj Rafał Górak sędziemu technicznemu. Ale widzimy, że Tomasz Wełna chyba jednak... Obejrzyjmy to jeszcze raz, jeśli jest możliwość. Żółta kartka dla piłkarza Elany. Pierwsza żółta kartka dzisiaj umiana. Ale tak, no tutaj nogą podniesioną nad murawą zaatakował piłkę. No na pewno nie chciał atakować Tomasza Wełny, ale no takie wejścia na pewno są odgwizdywane jako faule. A tutaj trafiając naszego obrońcę, no dał powód sędziemu do tego, aby ukarał go żółtą kartką. Gdyby tej piłki nie przejął, mielibyśmy niezłą akcję, właściwie niezły początek akcji. Wełna już gotowy. Dużo przerw w grze, 24 minuty za nami, no naprawdę niewiele było tutaj fragmentów płynnej gry, ale to no, też nie z racji na jakiś słaby poziom, bo pewne pomysły widzieliśmy i u jednych, i u drugich, ale co chwilę jakieś... Arbiter jednak uznał, że to było płynnie, że nie wpłynęło to na przebieg meczu i Wełna zostaje. Nie ma takiej nakazu obligo, że trzeba zejść z boiska. Arbiter sam decyduje o tym, czy ma być to z udziałem zawodnika, który był doprowadzony do pełnej sprawności, czy bez. Michael Amejo tym razem. 5-6 zawodników Widzewa. Dobra piłka. Do Tanżyny, on tam wszedł zdecydowanie. Brawo dla Michaela, proszę, jaka cięta piłka, świetnie tutaj widać, jak leciała mierzona nam narożnik pola bramkowego. No 2-2 można powiedzieć, jeśli chodzi o skuteczność tych dośrodkowań Michaela. Bardzo dobrze to wygląda. I od bramki Michał Nowak. 25 minut gry, 0-0. Czekamy na składne akcje, bo tego przede wszystkim brakuje. Pieńkowski wygrał główkę. Do Wolsztańskiego piłka nie doszła. Padł na ziemię Radwański. Znów ostre starcie. No ruchliwi. Tam są piłkarze Elany. Nie czekać na podanie. Dochodzi do piłki. Wzdłuż linii. Nadal Elana. Zagrają w środek. Troszkę bojaźliwie widzę Wiacy teraz w tym odbiorze, ale piłka ostatecznie pod nogami Cristo. Niepotrzebne to wybicie. Na nogę obrońcy. To jest bardzo złe rozwiązanie. Teraz wysoko podszedł jeszcze raz Dario Cristo, ale radzą sobie z tym zawodnicy Elany. Teraz może będzie moment na to właśnie, aby troszeczkę to zawodnicy w czerwonych strojach podeszli nieco wyżej. Radwański obok niego. Ale za dużo miejsca. Zobaczmy Stefanowicz. Dominik Kościelniak. Stefanowicz zupełnie bez krycia w promieniu dobrych 10 metrów. Oj, teraz jeszcze bardziej. Ale to zagranie już niczym nam nie grozi. Zdąży Michael. Nie wiem, czy jest sens, żeby tak gonił w tym momencie. Troszkę takiego wyrachowania. Ale Michael chciał się upewnić. Na pewno Elana nie przestraszyła się tutaj tego wszystkiego, co czekało ją przy wyjściu na murawę. Dobrze radzą sobie zawodnicy Rafała Góraka. A przed nimi bardzo trudne mecze, bo właściwie niemal z każdym rywalem o awans do pierwszej ligi czeka ich mecz na wyjeździe. I tak to właśnie się wszystko ułożyło. Zagrają z Górnikiem Łęczna, zagrali już z Górnikiem Łęczna, dziś grają z Widzewem. Radomiak, Olimpia Grudziądz, to są kolejne dwa mecze, które torunianie zagrają właśnie na wyjeździe. Tylko z GKS-em Bełchatów Elana zagra na własnym stadionie. Spośród oczywiście tych rywali, bezpośrednich rywali o awans. Środkowi obrońcy, nasi obrońcy nie wchodzą, tylko zaczynają od podań. No i to wcale nie wpływa na nasze akcje.
Teraz Michael sprytnie, brawo. No jakiś pomysł. Filip, będąc w bardzo trudnej sytuacji, próbował zagrać tyłem. Będąc do bramki, obejrzyjmy, jak to wyglądało. Dobrze, Wełna. Tutaj zapracował Wełna. Starcie bardzo ostre z Dominikiem Koszczelniakiem i Michaelami. Tak, no tyłem głowy próbował zaskoczyć. Tutaj też dobrze już wchodził na 11 metr Rafał Wolszczyński. Gdyby ta piłka leciała troszkę niżej, to może Filip miałby taką okazję do zgrania klatką piersiową piłki właśnie Wolszczyńskiemu, ale właśnie, możemy sobie tylko pogdybać teraz. 28 minut za nami, 0-0 przy Alei Piłsudskiego w Łodzi. Dario Cristo faulowany, arbiter nie zareagował. Dario popatrzył groźnie, uwaga! Obronił Patryk Wolański. Kto złapie piłkę? Górak tylko przez moment. Bardzo trudne uderzenie. Oj, oj, oj. A uderzał z 14, kopnął Mateusz Stryjewski. Obejrzyjmy to. Wcześniej przewinienie na pewno na Dario Cristo. Uderzenie, dobrze Patryk Wolański. Szczęśliwie wybił Tanżyna. No nie, nie możemy tyle miejsca zostawić. Nasi zawodnicy wrócili w pole karne, ale nie wiem po co. Żeby zobaczyć, jak Stryjewski uderzy. Chyba. No, Mateusz Stryjewski popisał się niezłym strzałem. Dobrze podkręcona piłka, ale miał miejsca sporo, bo przyglądamy się tu. Co zrobi rywal? Turzyniecki przy linii bocznej, piłka dla gości. I za chwilę, nie uwierzysz, będzie pół godziny. No tak, trudno w to uwierzyć, ale no, powiedzieliśmy o tym wcześniej. Dużo, dużo przerywania gry. Teraz jest taki fragment, w którym przez jakiś czas nie mamy odgwizdywanych przewinień. Teraz może szansa. Michaliewicz. Za wąsko zaczęliśmy. Dobrze do Radwańskiego. Radwański w pole karne. Filip powinien zagrać wcześniej do Michaela Ameją. Radwański i Wełna. Zastanawiałem się, chyba jednak Wełna wrzuci. Będziemy mieli inne możliwości, jak wejdzie Adam Radwański. Dario Cristo. Wcześniej ta klepka. Za duże ryzyko tu podjął Dario Cristo. Jeszcze Radwański szuka prostopadłego zagrania do Michaliewicza, ale przeczytali to chyba Jon Rasti. Szansa dla Elany. Bardzo niebezpieczna piłka do Kozłowskiego. Filipa. No i niestety, kontra w 30 minucie, zakończona stratą gola. Obejrzyjmy. Daniel Tanżyna, tam nasi dyskutują, proszę. Podanie między dwóch obrońców. Ruszył Filip Kozłowski, goni go Daniel Tanżyna. Ja się pytam, dlaczego nasi obrońcy weszli w pole bramkowe zamiast zaatakować Filipa Kozłowskiego. Zerknijmy jeszcze raz na tę sytuację, jeśli możemy, bo... Tak, ta obecność trzech zawodników na piątym meczu i... Po co? I wejście i tak jednego z zawodników Elany. No proszę, jest trzech piłkarzy, pomiędzy których wchodzi strzelec tego gola. 30 minuta i niestety przegrywamy 0-1. Filip Kozłowski potwierdził swoje ogromne możliwości. Bardzo źle zachowaliśmy się w obronie. Owszem, Filip wygrał pojedynek biegowy, ale wtedy pierwszy skrajny obrońca atakuje go, a nie ustawia się pod bramką. Też trzeba docenić tę prostopadłą piłkę. Już tutaj nie pamiętam, który z zawodników Elany zagrywał, no ale no, kapitalna piłka na 30 metrów pomiędzy naszych obrońców. Przypomina mi to bramkę straconą na poprzednim meczu, prawda? Także podanie między obrońców, coś za łatwo rywale zdobywają teren. Mówi pan o tym meczu u siebie? Tak jest. Teraz... Musi Wolsztyński. Dobry przerzut. Marcin Pieńkowski na zamach. To umie. Wzdłuż linii końcowej, a tam spokojnie Michał Nowak. Nie tak to miało być. Dwa razy w tym roku widzę, odrabiał straty. W trzecim meczu, czyli tym pierwszym rozgrywanym w Wejherowie, również przecież widzę, stracił bramkę. Bardzo szybko odpowiedział wówczas drugim trafieniem, to dało jedyne jak na razie zwycięstwo Widzewa.
w 2019 roku. 32 minuty za nami, jest dużo czasu, ale tutaj trzeba poukładać tę grę, bo no niestety nie bardzo widać, kto miałby to zrobić. Są tak, bo tutaj Adam Radwański znowu spotyka się z tym samym problemem, który miał w Rzeszowie, czyli od razu doskakiwanie przeciwników jednego, dwóch do Kościelnia go zaatakował, ale odnoszę wrażenie, jakby w linii, na środku boiska bardziej agresywni byli piłkarze Elany, stąd tyle odbiorów. I proszę, znowu stracona akcja. Musi wrócić Marcin Pieńkowski, podchodzi Dario Cristo blisko Wolsztyńskiego. No i goście zaczynają. Wojciech Onsorny do bramkarza. No nie mamy wyjścia, musimy ich zaatakować. I to zdecydowanie. Brakuje właśnie takiej odwagi troszkę, bo teraz Marcin Pieńkowski próbował i to na pewno trzeba mu oddać, no ale jeśli to się kończy takimi później prostymi błędami, no to trudno, no tutaj zbudować jakąś przewagę dla zespołu. No to jest też problem, bo mówiliśmy o tym niejednokrotnie, panie Darku, tej ligi, gdzie zawodnicy potrafią zrobić coś naprawdę świetnego w jednej chwili, by zaraz po 5 sekundach zrobić coś głupiego po prostu, zaliczyć jakąś nieodpowiedzialną stratę, jakieś złe przyjęcie. No taka jest specyfika jeszcze grania właśnie na trzecim poziomie rozgrywek, powiedzmy, w Polsce. Tak, natomiast no, trzeba wziąć odpowiedzialność za swoje... No troszkę odwagi by się za też swoje przydało, czyny, prawda? Tak, po prostu... Wziąć odpowiedzialność na siebie. No tutaj myślę, że jednak Adam Radwański i Dario Cristo powinni troszeczkę bardziej wziąć się w garść, przynajmniej na tym fragmencie meczu. Odbiła się od Turzynieckiego. Mało wyjść Turzynieckiego do przodu, niestety. Być może tam utrudniają mu życie, ale Łukasz musi próbować gry ofensywnej. Teraz jakby słyszał nasze słowa, zagrywa do Tanżyny już szybciej. Wełna. Za nie mówiłem. Brawo. Tomek odrobił straty. No ale to kolejne zagranie. Nie wiem, czy był to błąd bardziej, czy Michaela, czy Adama Radwańskiego. Zobaczmy, Kozłowski jeden na jeden z Tanżyną radzi sobie, bardzo dośrodkowuje. Bardzo niebezpieczna znów sytuacja. Dużo biegają piłkarze Lany, Dario. Przewrócony. Teraz weźmy szybko piłkę. Tak, dobrze. Zieleniecki na lewą stronę do Wolsztyńskiego. Przyjmuje Rafał Wolsztyński, uratuje piłkę przed wyjściem, musi, ale tu wejść. Michael też Michael niezdecydowanie do tej piłki podbiegał. Dario Cristo. Może teraz urywa się Wolsztyński. Cristo szuka kogoś z prawej strony. Jest tam Turzyniecki. Jest Pieńkowski. Pieńkowski przymierza się do uderzenia. Pieńkowski uderza na bramkę. I dobra interwencja Michała Nowaka. No w końcu jakiś strzał na bramkę Elany Toruń w 35 minucie. Ale nie powiesz mi, że to była płynna akcja. No niestety, brakuje nam tutaj płynności w grze. Leży jeden z piłkarzy gości, daleko, na naszej połowie. Nie będzie tego rzutu rożnego. Ale jest to taki moment, jakby na to nie patrzeć, panie Darku, to jest moment, którego należy się chwycić i na którym należy podążyć do końca tej pierwszej połowy. No, w końcu mieliśmy jakieś nieco szybsze wyprowadzenie piłki. Sebastian Zieleniecki nie zwlekał, zagrał szybką piłkę na lewą stronę. No, tutaj naprawdę jest taka piosenka, cieszmy się z małych rzeczy i chyba to jest taki moment tego meczu, że trzeba się cieszyć z takiej małej rzeczy, bo ona może zbuduje coś jeszcze w tych ostatnich 10 minutach. Trzeba po prostu wnieść fortepian. Nie ma wyjścia. Już chyba wszystko w porządku. Piłkarz Elany opuści na moment boisko, ale wcześniej, dopóki jest masażysta, gra nie będzie wznowiona. Mamy stały fragment gry. Kiedyś po stałych fragmentach strzelaliśmy jak zawołanie. Teraz, o, kiedyś, teraz to możemy Darku wołać. Tylko. Kiedyś to było. Tak. Nie to co teraz. A wiem. Już opuścił boisko piłkarz Elany. Nie wiem, czy nie będzie zmiany. Bo Stryjewski. Uwaga! Niestety. Do ziemi piłka, Marcin. Dobrze. Jeszcze jedna szansa. Tym razem płasko i jest! Gol zdobyty przez Daniela Tanżynę. Naprawił swój błąd w 36 minucie. Ukłonił się Daniel Tanżyna. Ale powiem jedno. Michael Amoyou zaskoczył wszystkich płaskim zagraniem. Proszę.
Wszyscy spodziewają się centrum, uderza płasko. Tam się znalazł Tanżyna na piłkę. Naprawdę trzeba pochwalić tutaj Daniela za to zachowanie, jak rasowa dziewiątka, zobaczmy, wysunięta noga, przepnął się tam jeszcze w tej walce z Michałem Kołodziejskim, ale też podkreślmy kolejne dobre dogranie Michaela Ameją. Naprawdę. Bo był tam jeszcze Sebastian Zieleniecki, nasi byli aktywni bardzo przy tej akcji. 1-1. Wszystko zaczyna się. Znowu Widzew odrabia, znowu Widzew potrafi. No powiedziałem, cieszmy się z małych rzeczy i rzeczywiście to wszystko się udało. Zaczynamy mecz od nowa, posłuchajmy trybun. Styryjewski. Kibice chyba zastanawiają się, który Daniel, bo szukali tego Mąki Boże na boisku, bo przecież to nie... Adam Radwański, takich piłek nie wolno tracić. Absolutnie, proszę. Coś się dzieje. Odbił instynktownie piłkę. Wolański wybił w ostatniej chwili Tanżyna. Co tam się dzieje? Bałagan to jest mało. No mieliśmy kilka wagonów szczęścia, proszę. Tutaj dał tym razem Tanżyna. Kościelniak tak nami kręcił. Ale tu, nie wiem, chyba uratował rzeczywiście zespół Tomasz Wełna, bo zobaczmy, czy ta piłka leciała w światło bramki. No jeszcze był tam Patryk Woleński, tak być jest. Może udałoby się Patrykowi. Tak czy ale inaczej. Było strasznie niebezpieczne. Moment rozprężenia po strzelonej bramce. My widzimy rozgrzewających się zawodników Kohei Kato, Daniel Mąka i Mateusz Michalski. Tę dwójkę ostatnią bardzo dobrze znamy. Tak jest, zobaczmy. Centra znów nabiegają, bardzo niebezpieczni. Ruchliwi są piłkarze Elany. Z tym mamy problem. Czekamy na kolejną centrę. Może na kontratak? Z przodu jest Filip Michaliewicz. Centra zupełnie inna tym razem. Brawo, Patryk Wolański. Dobre piąstkowanie. Teraz musi wypchnąć z pola karnego naszych obrońców. Zagrał Wełna na aut. Dał troszkę czasu. I z autu rozpocznie chyba Kurdian Górka. No to wcale nie mamy z Górki, niestety. Krótko. Radwański powstrzymany. Ale będzie piłka dla Widzewa. Wełna. 40 minuta gry, 5 minut. Pokazuje się Pinkowski, który teraz od kilku minut gra po drugiej stronie. Dobrze, Dario, tu miał już Marcina Pienkowskiego. Szkoda, zatrzymaliśmy akcję. Za plecy w kierunku Wolsztyńskiego, ten obraca się jeszcze. Próbuje dobrze przyjąć piłkę. Tanżyna, ajej! Był Kozłowski. Biegają, brawo. Tutaj Wełna. Pokazuje Tomasz Wełna, jak należy grać ciałem. Naprawdę tutaj pod tym kątem dzisiaj wygrywa wszystkie pojedynki nasz obrońca. Czy w obronie, czy w ataku, bo tutaj też przecież była sytuacja, w której Wełna znalazł się na połowie przeciwnika i pomógł rozegrać akcję kolegom właśnie w ofensywie. Hiszpan mi gdzieś zniknął, ale już wiem. Asekuruje na środku, kolegów, asekuruje, tak, cały czas tutaj jest taki wymienny chyba z pozycją numer 6, a tutaj w tym momencie pełni rolę środkowego obrońcy, a zawodnicy Elany w teraz dostał mocno ofensywnym ustawieniu. Kiedy tylko przechodzą w fazę ofensywną, tylko trzech obrońców zostaje na własnej połowie. Bardzo szybko oni zdobywają teren. My teraz dużo sił wkładamy, żeby w to, żeby piłkę odebrać. Na prawą stronę do Wojciecha Onsorgę. A ten przez Zabaletę rozpoczyna akcję ofensywną. No ciekawe, co tutaj trener Mroczkowski myśli sobie w tej chwili, właśnie wysyłając Michalskiego, Mąkę i Kato na rozgrzewkę. Ciekawe, czyżby? Jak to wszystko będzie. Oni już są od dobrych kilku minut tam w narożniku pod czyżby sektorem. Potrójna zmiana? Nie, nie, myślę, nie, to nie, raczej nie, ale ciekawe właśnie, jaki wariant tutaj trener, no na pewno już powoli sobie w głowie układa na drugą połowę.
No widzimy, że od dobrych kilkudziesięciu sekund to Elana przy piłce. Grają, klepią między sobą. Widzewiacy próbują tutaj podejść troszkę agresywniej, ale jednak cały czas Elanowcy mają sporo miejsca na rozegranie akcji i już ta znajduje się pod polem karnym Widzewa. Tanżyna z Kozłowskim. Kozłowski ląduje na ziemi. Pozwolił grać arbiter. Ciężko, no i znowu, zobaczmy, znowu Elana odzyskuje piłkę, zgarnia tę futbolówkę, która gdzieś tam opada, ale teraz błąd w rozegraniu zespołu gości. Wolsztyński, ale za szybka ta decyzja z zagraniem piłki do Michaliewicza. To był błąd Rafała Wolsztyńskiego. A wcześniej Michał Kołodziejski sprezentował nam piłkę. Znów za plecy Patryk Wolański. Zamienili się stronami Pieńkowski i Amejo, ale troszkę niewidoczny na razie Michael w tych ostatnich minutach. Jeszcze upaja się asystą. Natomiast spróbujmy, wydaje się, że z tej dwójki z tej dwójki skrzydłowych i bocznych pomocników, to jednak Michael tutaj dzisiaj pracuje na wyższą notę. Tarzyna. W środek pola jest tam Wolsztyński. Wyszedł do piłki, żeby rozpocząć akcję ofensywną. Wełna. Brawo, Marcin. Wydawało się, że ucieknie obrońcy, ale dość czujnie tam spisał się defensor gości. Wełna. Końcowe minuty pierwszej części gry. 1-1. Z autu mocny wrzut. Brawo, bramka to jest. Szkoda. Bardzo ładnie Filip tam wypracował sobie pozycję. Strącona piłka daleko miał. Niestety to chyba gdyby zablokował go obrońca. Gdyby Wolsztyński, chyba nie wiem, czy nie był na spalonym, bo to od nas zawodnik oczywiście zgrywał. Wtedy chyba sędzia odgwizdałby pozycję spaloną Wolsztyńskiego, ale tam Filip Michaliewicz jeszcze zza pleców atakował tę piłkę. Tak. Wcale nie był daleki od tego, ale pilnował tam Jan Andrzejewski, zawodnika Widzewa. Christo wygrywa walkę o górną piłkę, ta ląduje za linią boczną, będzie wznowienie dla zespołu z Torunia. Minuta, później doliczony czas gry. Na razie niska zawartość cukru w cukrze w całym tym spotkaniu, ale... Ale jest nadzieja, panie Dariuszu? No. Jak zwykle. Nie łapiemy rytmu. Teraz Łukasz Kurzyniecki musi rozpocząć dobrym rzutem piłki. Przesuwamy się na środek pola. A Marcin Pieńkowski po lewej stronie bardzo ładnie odciąga obrońcę. Nie ma jednak zagrania w jego kierunku. Przegrywa z Hiszpanem główkę Wolsztyński. Dario Christo. Za długo, ale szczęśliwie łapie ją Wolsztyński. Teraz musi. Akcja ofensywna Turzynieckiego. Podwojony Michael Amejo, ale radzi sobie w narożniku boiska. Michael Amejo, piłka nie wyszła. Świetnie sobie poradził nasz zawodnik. Nie ma faulu, gramy dalej. Efektownie się rzucił, trzeba przyznać. Główka Tanżyny. Musi wrócić Wolsztyński, uwaga. Ale Nowak spokojnie. Zobaczmy jeszcze raz, a tu już mamy końcówkę tej akcji. Nie, myślę, że nie, tutaj błędu nie ma tu sędzia nie popełnił. No ale tutaj 60 sekund. Mieliśmy kilka takich zagrań naszego zespołu, w których zabrakło takiej ostatniej decyzji, takiego zdecydowania do tego, że to ja dojdę do tej piłki, to ja zrobię ten krok i przejmę to podanie. I mieliśmy to wcześniej w środkowej strefie. Był taki moment u Adama Radwańskiego, gdy Michael Amejo zagrywał do niego piłkę i też było dwa razy coś takiego już pod polem karnym Elany, gdzie ta piłka była zagrana czy przez Wolsztyńskiego prostopadle do Michaliewicza, a ten nie zdecydował się, właśnie nie dostawił tej nogi, nie rozpoczął startu do piłki. Wcześniej też, jeśli dobrze pamiętam, to Rafał Wolsztyński w podobnej sytuacji wystąpił, więc takiej odwagi, no to też powiedzieliśmy o tym wcześniej, takiego podjęcia decyzji, zdecydowania w tym, że to ja właśnie przejmę piłkę, że to ja do niej dobiegnę i postaram się zakończyć akcję. Turzyniecki wybił piłkę na środek pola. Tutaj Zabaleta, ale arbiter tego spotkania
Pan Sylwestrzak kończy pierwszą część spotkania. No i co? Nie jesteśmy usatysfakcjonowani. 1-1. Wszystko za chwilę zacznie się za kwadrans od początku. Daniel Tanżyna i Stryjewski po asyście Kozłowskiego. A na razie sztab szkoleniowy nie schodzi na ławkę rezerwowych. Trwa rozmowa trenera Mrożkowskiego z trenerem Świderskim. Jeszcze jakieś ustalenia, zanim jakieś decyzje pewnie co do zmian zostaną podjęte. Trwa ta rozmowa, a my może zobaczmy statystyki z tej pierwszej połowy. 9 strzałów, 4 Widzewiaków, 5 zespołu gości. Strzały celne 2 do 4, to też jakieś symptomatyczne. 11 fauli Widzewa, 5 fauli Elany, w żółtych kartkach 0 do 1, czerwonych na szczęście 0-0. Jeden rzut rożny Widzewa, 2 rzuty rożne Elany Torun. Nie było spalonych. No tych strzałów nie za wiele, zwłaszcza celnych po stronie Widzewa. I tak dobra skuteczność, bo jak na 2 celne, jeden zakończony bramką, trzeba ale docenić, teraz ale ta piłka to jest świetna, naprawdę trzeba to pokazywać na szkoleniach, ale co robili nasi obrońcy? Wbiegali do bramki. Warto tutaj zawiesić oko chwilę właśnie na tym zagraniu, bo ta prostopadła. To jest to, co powinien robić Widzew właśnie tak, uruchamiać swoich skrzydłowych. I teraz Michael. Naszą bramkę. Był jeszcze Tomek Wełna, jakby nie trafił Tanżyna. Ale też zobaczmy, jak mądrze zachował się Michael, nie zagrywając kolejnej piłki górą. Widział, tak że, bo widział, że zawodnicy Widzewa są w pełnym biegu, mają dobre tempo, nabiegają na futbolówkę, no i po prostu łatwiej będzie im zakończyć tę akcję strzałem nogą, a nie głową. I tutaj po naprawdę trzeba docenić. Po tego typu zagraniach nawet padają gole samobójcze, także no to było dobre rozwiązanie. Tak, dobre rozwiązanie Michaela, a my ją uratował tą asystą zespół przed schodzeniem. Na przerwę z bagażem jednej bramki mamy remis. Wszystko zacznie się od nowa już za niecałe 10 minut. Wracamy do Państwa za chwilę. Moi drodzy, chwila uwagi.
Cosinus to bezpłatne licea i szkoły policjalne dla dorosłych. Cosinus to wiele ciekawych kierunków, w tym również medycznych. Cosinus to szkoły zawodowe. Cosinus. Jesteśmy w 40 miastach w Polsce. Zapisz się już dziś. www.cosinus.pl. Nedotčené přírody, z horské vody, z pramenů jeseníků, holba, ryzí pivo z hor.
I za chwilę rozpocznie się druga część spotkania pomiędzy Widzewem i Elaną Toruń. Mamy rezultat 1-1. Patrzę na Widzewiaków, nie ma żadnych zmian, a więc zaczniemy takim samym składem, jak rozpoczęliśmy to spotkanie. Przypomnę, bramkę dla Widzewa zdobył Daniel Tanżyna w 36 minucie, a gola dla Elany Toruń 6 minut wcześniej Stryjewski. Nie ma zmian, choć rozgrzewali się piłkarze rezerwowi. Już na ekranie widzicie Państwo piłkarzy Widzewa, którzy już są gotowi. No a czekamy na zawodników Elany, którzy jeszcze są w szatni. Już pojawiają się piłkarze zespołu gości. Zobaczymy, co zmieni się w grze naszego zespołu. Olsztyński blisko Filipa Michalewicza. Jeszcze narada, ale grę rozpoczną zawodnicy gości. Sędzia dzisiejszego spotkania, Damian Sylwestrzak, już jest także gotowy do rozpoczęcia gry, a zatem za chwilę gwizdek rozpoczynający drugą część meczu. No, oczywiście z ogromnymi nadziejami, jak zwykle podchodzimy do tego spotkania, no, ale zostało już tylko 45 minut, w którym musimy udowodnić swoją wyższość nad rywalem. Jeszcze patrzy Damian Sylwestrzak na bramkarzy. Rzut oka na stoper. I już się zaczęło. Spokojnie Michał Kołodziejski. Zaczynamy od razu agresywnie. Podbiega Filip Michalewicz. Ale Nowak raczej nie będzie miał problemów z zagraniem piłki nogą. Zieleniecki, przepuszczona piłka, gdzieś tam jeszcze, uwaga! Ależ było niebezpiecznie, wydawało się, że zdołamy spokojnie powstrzymać akcję, ale bardzo agresywny był wchodzący Krzysztof Wołkowicz. Do przodu, do Filipa. Brawo, dobre, efektowne wyjście. Ale że tutaj nie ma faulu, też tu z naszej perspektywy wyglądało to na przewinienie. Ładnie wyszedł zza pleców zawodnika z Torunia Michael Ameyo. Wylądował na ziemi w dynamicznym wejściu. Wyglądało to na faul, ale teraz cały czas widzę przy piłce. Gramy przez Patryka Wolańskiego. Wolański nie rozegrał od razu do prawej strony. Woła tutaj swoich kolegów, tak żeby podeszli do niego bliżej pola karnego, żeby rozegrać akcję. No ale zobaczmy, że tu stoimy na własnej połowie. Adam Radwański dyryguje rozgrywaniem piłki, ale on nie ma jej przy nodze niestety, więc to też taka sytuacja mało komfortowa dla całego zespołu. Próbujemy wciągać zawodników z Torunia na naszą połowę. Ci natomiast nie są zainteresowani podchodzeniem aż tak wysoko do Patryka Wolańskiego. Teraz zasygnalizował podejście Kozłowski, ale proszę, długa piłka, ląduje ona na głowie Elanowców. Radwański może teraz środkiem pola, dwóch rywali, dobrze minął nasz zawodnik. Próba prostopadłego na Pińkowskiego, ale niestety taki niedolot i przejmują to wszystko zawodnicy gości. Nie ma straty nawet przy wyprowadzeniu piłki. Świetnie to zrobił Radwański. Dobrze znalazł Christo teraz z Wolsztyńskim. Wolsztyński do prawej nogi, ale zatrzymany w ostatniej chwili w tej przepychance. Pińkowski. Brak zdecydowania naszego pomocnika i piłka ląduje na aucie. Wolsztyński od razu skazał się na porażkę, ustawiając się tyłem do akcji. Tyłem do bramki rywali. Nie, zanim się odwrócił, to już było praktycznie stracona. Była to stracona sytuacja. Budzą się też powoli kibice Widzewa coraz głośniej na trybunach. No tutaj wsparcie jest potrzebne chyba jak jeszcze nigdy. Kozłowski walczy w tym sezonie. I łatwy odbiór. Dobrze na wyprzedzenie Tanżyna, tu trochę za blisko podszedł Adam Radwański, zagrywa Tanżyna na Wolsztyńskiego, ten czeka, aż podejdą koledzy, no nie mógł tutaj się odwrócić i rozegrać piłki, natomiast cały czas z lewej strony Michael Ameyo i to jest też taki grzech
naszego zespołu od kilku kolejek, gdzie no nie potrafimy taką jedną szybką decyzją przerzucić ciężaru gry na drugą stronę. Zwykle niestety odbywa się to gdzieś przez środkowych obrońców. Teraz niedokładnie Tomasz Wełna. Może spróbujemy agresywniej. Ruszył Wolsztyński, ależ tam fatalny kick z Nowaka. No mielibyśmy kuriozalnego gola. Obejrzyjmy to jeszcze raz. Nie no, coś strasznego. Ale to taki też kryminał zagrywać piłkę w światło bramki, kiedy już Wolsztyński nabiegał na bramkarza gości. No ale to nie nasze zmartwienie. Michael Ameo będzie miał szansę na kolejne już dzisiaj dobre dośrodkowanie w pole karne. Oby to zakończyło się znowu zdobyciem bramki. Oby to Michael zaliczył drugą asystę w tym meczu. No jeśli mamy korzystać z błędów, no to trzeba takie właśnie błędy wykorzystywać. Długo i pieczołowicie układa sobie piłkę. Wie, ile od tej centry także zależy. Jeszcze sygnał do kolegów na piąty metr. Bramka nie! Kto nie trafił w piłkę? Najpierw Christo i Tomasz Wełna minął się z piłką już przy drugim słupku. Zobaczmy, ale jaka kolejna dobra piłka Michaela. Spóźniony. Naprawdę świetnie to dzisiaj robi nasz zawodnik. Christo nieczysto trafił w piłkę. No i tutaj no nie był to Daniel Tanżyna z pierwszej połowy niestety. A też tutaj na lewej nodze miał Tomasz Wełna tę piłkę. No ale trudno mieć do niego pretensje o brak domknięcia tutaj tego, bo jednak to Dario jeszcze tknął futbolówkę w polu karnym. No to oznacza to, że największe zagrożenie robimy niestety ze stałych fragmentów. No ale przydałoby się jeszcze akcje z gry. Wełna. No też pamiętamy Mistrzostwa Świata, na których w Rosji, na których bardzo dużo bramek padało właśnie po rozegraniu stałych fragmentów gry. Widzew to trenuje. Dużo czasu trener poświęca właśnie tym rozwiązaniom. Zobaczmy Ameo na lewej stronie, ale powstrzymany. Bardzo dobrze interweniował. Tam chyba Jan Andrzejewski i on wyprowadza teraz Lanowców do ataku. Ci grają przez środek. Proszę, na jeden kontakt doskonale szybciej radzą sobie rywale. Szybciej grają piłką. Zdecydowanie. Tanżyna przestawił sobie zawodnika gości, no ale to zagranie ląduje znowu pod nogami obrońców. A wiemy, pamiętamy z pierwszej połowy, że zespół z Torunia potrafi sobie poradzić w rozegraniu piłki przez nieco dłuższy czas. Jeszcze rzut oka na rezerwowych. Cały czas się rozgrzewają piłkarze Widzewa. Teraz Zieleniecki zorientował się do Pieńkowskiego, ale ten jest natychmiast atakowany. Proszę, jak łatwo odbiera mu piłkę zawodnik Elany. To Krzysztof Wołkowicz. To takie spektakularne zagranie. Od razu praktycznie osłabiają naszą siłę ataku. Nowak. Ruszył tam Tanżyna, ładnie wyprzedził Michael Ameo. Jeszcze próbuje dojść Filip Michanliewicz. Teraz trzeba zagrać agresywnie, podejść do Onsorge, a ten spokojnie do przodu. Wolsztyński. Dobry pomysł Rafała Wolsztyńskiego, ale no zabrakło tutaj tej mocy w nogach na odejście od przeciwnika. Na szybki start teraz bardzo dużo miejsca w środku pola. I tam w środku dwóch zawodników Elany niepilnowanych. No, mieliśmy szczęście, że Wołkowicz nie próbował od razu wrzucać. Nasi głęboko pod bramką. Andrzejewski z autu. Dużo biegają piłkarze Lany. Radwański chciał nabić, nie trafił w piłkarza gości. Dziesiąta trzecia minuta, znów pole karne. Turzyniecki wybił piłkę, ta wraca na nasze przedpole. Teraz Filip niestety musi szarżować sam. Dopiero nadciąga Pieńkowski. Chciał przepuścić atak Zabalety. Ten nie dał się oszukać. Konrad Gutowski na rozgrzewkę biegnie. A już gotowy do wejścia Mateusz Michalski. To jest pierwsza zmiana, która za chwilę w barwach Widzewa
będzie miała miejsce. Turzyniecki ścina sobie, ma dużo miejsca tutaj w środku. Turzyniecki do Radwańskiego, Radwański lewa na lewej noga. Nodze, ale nieczysto trafił w piłkę na środkowy pomocnik. Widzimy, nie spieszy się z wybiciem piłki Michał Nowak, czeka na ustawienie kolegów. Widzewiacy podeszli wysoko, nie dadzą rozegrać piłki krótko zawodnikom z Torunia i będzie dalekie wybicie bramkarza. Za kogo Michalski? Prawdopodobnie za Pienkowskiego. Teraz będzie szansa teraz dla Pienkowskiego. Marcin ma wielkie szanse, ale... Powinien chyba bardziej, tak, nieco odważniej po prostu wejść przed zawodnika gospodarzy. Dobrze Turzyniecki zapracował w odbiorze, ale Wolsztyński uwikłał się w taką troszkę dziwną sytuację, bo miał piłkę przy nodze, źle ją sobie przyjął, źle wypuścił. Zieleniecki, bezpośrednie starcie z Kozłowskim. Sędzia nie odgwizduje faulu, protestuje i zawodnik Elany, i trener Gurak. A tymczasem Tanżyna już od środka, już wyprowadza piłkę do lewej strony. Gramy szybciej, przez... szybciej, ta akcja musi się zacząć. Strasznie długo to szkoda, trwa. Bo tutaj urywał się, nie widzieliście tego Państwo w kamerze, ale urywał się Filip Michaliewicz. Miał dużo miejsca z lewej strony, ale niestety Adam Radwański zwolnił tę akcję i zagrał przez obrońców. Teraz już widzimy ustawione linie obrony, ustawiona linia pomocy zespołu Elany Toru. Nie ma już tyle miejsca, ile jeszcze było 20 sekund wcześniej. Niestety, niedokładnie. Zieleniecki do Christo. Jeszcze będzie druga szansa. Dobrze, Michaliewicz, dobrze. Zastawił się. Szybciej, Adam, szybciej. Akcję. Właśnie, piłka musi krążyć i zmienić strony. No i tutaj Wolsztyński nie przyjął piłki. Rafał Wolsztyński jest jakby stremowany, tak, za chwilę chorągiewka powychyluje w górę. Chyba Rafał Wolsztyński zajdzie, tak bym to widział, ale nie wiem. 92, Filip Michaliewicz. Nie, to Filip Michaliewicz schodzi z boiska. Dużo biegał, próbował, pokazywał się, no ale bez efektów bramkowych. Myślę tutaj też cały czas trener Mrożkowski potrzebuje wysokiego zawodnika w ataku, a Wolsztyński cały czas, nawet jeśli jeszcze nie do końca gotowy, aby grać 90 minut, to może przydać się właśnie w takich przebitkach na dynamicznie wchodzącego Michalskiego i myślę, że możemy oglądać tutaj dobrze, takie akcje. Dobrze, Pienkowski teraz przyspieszył grę. Szybciej. Piłka zagrana za plecy. Musiał zatrzymać się Michael. Teraz dopiero nabiera tempa. Łamie do środka, do Dario Christo. Próbuje tam miękko w pole karne, ale nie. To zbyt naiwne jest zagranie, żebyśmy mogli oszukać obrońców. Wolsztyński do linii bocznej, wełna. Gramy, Dario Christo, już podwojony. Moment, kiedy tylko zaczyna się bujać, z lewej na prawą nogę doskakują piłkarze Elany. Kohei Kato, proszę Państwa, to jest zawodnik, który za chwilę pojawi się na boisku, już jest przy linii bocznej. Numer 5 Japończyka. A to może oznaczać, że może ktoś zejść z dwójki, Christo, Radwański. Zobaczymy, no tutaj pokerowa zagrywka. Radwański nie zejdzie, bo musiałby wejść młodzieżowiec wówczas. No tak. Zobaczymy, co tutaj wymyśli trener Mrożkowski i cały sztab. Cały Widzew wysoko ustawiony pod polem karnym. Wełna radzi sobie, nie, niestety nie poradził sobie z opanowaniem tej piłki. Troszkę sobie też sam utrudnił całą sytuację, ale to już za nami. Pokazuje kierownik drużyny Marcin Pipczyński i prosi o tę zmianę Kohei Kato. Sędzia główny nie reaguje, tymczasem Elana, dobra piłka, prostopadła do Kozłowskiego, na szybkości Kozłowski, ale prosto Wolańskiego. Piłka Wolańskiemu, jakby nie był skoncentrowany, jakby nie wiedział, że za chwilę będzie oddany strzał. No nie mają łatwo z Filipem Kozłowskim, szybki zawodnik z Elany. Widać było w tych pojedynkach obu zawodników, Widania Tanżyny i wcześniej właśnie Filipa Kozłowskiego, że tej szybkości gry musimy uważać. Wybita piłka na 25 metr, jest Mateusz Michalski. I tak jest, sygnalizacja. Rafał Wolsztyński schodzi z boiska, zobaczymy. A więc nie będzie wysokiego z przodu. I debiut Kohei Kato.
Zobaczmy, jak teraz będzie wyglądało ustawienie naszego zespołu. Defensywny na pewno Kato. Tutaj nie, nic nowego nie powiemy Państwu. 58 minuta. Japończyk na boisku. Wygląda na to, że Adam Radwański jest teraz przesunięty chyba obok Mateusza Michalskiego. No ciekawe rozwiązanie. Zobaczymy, jak to wszystko się sprawdzi. Też zobaczymy, jak poradzi sobie Japończyk. Na pewno potrzebne jest dużo ruchu w środku pola i też dużo pracy w odbiorze. I myślę, że tutaj Kato może nam w tym wszystkim pomóc. Ale spokojnie, zobaczmy po raz kolejny. Elana nie deprymuje zespołu trenera Guraka nic dzisiaj. Za dużo jeszcze grają, mają miejsca. Niestety trzeba powiedzieć, że po prostu grają swoją piłkę i wyglądają w tym naprawdę porządnie. Michael musi odwrócić się do gry. O właśnie, przez moment zawrócił i szybciej piłką. Kato. Wrócił niestety Japończyk za plecy. W tę samą stronę, z której dostał piłkę. Ta. Znowu Kato. Zablokowany w ostatniej chwili, ale to Widzew będzie wyrzucał piłkę z autu. Myślę, że troszkę jednak i będzie zmiana w zespole gości. 17-11, a więc Dominik Kościelniak, który troszkę nam to tkwi, napsuł tymi dryblingami. Damian Lenkiewicz, numer 11. Dziesiąta minuta, pół godziny zostało. To jest przepiękny widok na trybunach. Utworzona właściwie czerwona ściana na całym stadionie z szalików. Doskonale to... A to bardzo niebezpieczne przyjęcie. Wełna. Na drugą stronę, stracona piłka. Szybko Turzyniecki. Zablokowane to podanie Marcina Pienkowskiego. Kato do tyłu pokazuje teraz Zielenieckiemu, żeby zagrał cross. Dobrze tam ustawieni są piłkarze Elany. Podchodzi Zabaleta do Radwańskiego, fauluje Zabaleta. Oczywiście. Arbiter jakby się wahał. Tak, ale tutaj no, brakuje mi tych kilku sekund, w których Widzew powinien szybko wziąć piłkę i już być gotowy do rozpoczęcia gry. Nie, tam będzie kontuzja, będzie jeszcze chyba interwencja masażysty. Leży Zabaleta. Ale wszystko w porządku. ...29-letni Japończyk, który grał w sezonie 15-16, 2015-2016 w Podbeskidziu. Ma dzisiaj wielką szansę. Zostaje z tyłu Turzyniecki. A Meju wrzuca piłkę mocno na 16 metr. Główka przegrana przez Dario Cristo. Uwaga na kontratak. Musi zdążyć. Patryk wymyślił. Niestety bardzo niebezpiecznie zagrał nasz bramkarz. Bardzo intensywnie rozgrzewa się Konrad Gutowski. Zieleniecki. Dobre podanie. 30 metrów do Cristo. Cristo do boku, jest tam Wełna, musimy przyspieszyć. Dobrze, teraz próba dobra, ale niestety za mocne to podanie. Budował sobie już pomału przewagę w tym biegu Michael Ameją, ale no, zabrakło boiska, żeby do piłki dobiec. Niestety, a mnie zabrakło wejścia Wełny, który gra z tamtej 40 metra piłkę do Ameją, zamiast sam się włączyć do akcji ofensywnej. Musi stwarzać przewagę. Tak to możemy grać podania prowadząc 5-1. Ale jest 1-1. Szkoda. Agresywniej Tomek powinien wejść. Będzie kolejna zmiana w zespole Elany. Z kolei Widzewie na rozgrzewce w tym momencie Daniel Mąka, Kasper Falon. Brawo Mateusz, dobrze się zabrał. Z kim może zagrać? Jest Michael obok niego. Będą grali klepkę. Do Radwańskiego. Szybciej Adam. Oj,
Oj, co nie tutaj wiem, wymyślił Adam Radwański? Co autor miał na myśli, nie wiem. Jesteśmy na 20 metrze, Adam dostaje zamiast podanie. Zamiast uderzyć, robi kółeczko i zagrywa wolne pole, gdzie nie ma... Żaden z napastników go nie zrobił, nie dał żadnego powodu. Też niestety, bo może i pomysł nie byłby zły Adama Radwańskiego na takie lekkie zagranie prostopadłe już na tej wysokości boiska, ale tam niestety nie było żadnego ruchu, więc niepotrzebna ta decyzja. Spychamy Elanę. Michael. Jest Mateusz. Zdecydowanie obrońcy. Radwański fauluje chyba jeden z piłkarzy Elany, tak? Arbiter zwraca mu uwagę, bo on nadal żyje przeszłością, czyli poprzednim zdarzeniem. O to miał pretensje. Tak, to Stryjewski faulował Kohei Kato. Oddycha głęboko. Ale znowu, ile trwa ustawianie piłki przez Widzew. I etatowy teraz wykonawca stałych fragmentów. Zobaczmy, jak to Widzewiacy rozegrają. Zaskoczył raz Michaela moją nietypowym zagraniem, centrum płaską. Tym razem na pewno górą, na zamknięcie. Dobra, cała zasługa tej akcji. Będzie rzut rożny. To wejście bardzo agresywne Tomka Wełny. To Tomek tam, walcząc o piłkę, zmusił obrońcę do błędu. Nieco nie wyrwiemy, tego nie mamy po prostu. Jeszcze bardzo raz trudny mecz, to jest bardzo trudny mecz. Zespołu Widzewa z naprawdę dobrze ułożonym przeciwnikiem. Mateusz nabiega. Górą piłka, o której mówimy, że jest to zawiesinka. To jest stracone zagranie. W ten sposób nie wolno. Tak, ale tutaj no Marcin musi kontrować piłkę nie na bramkę, bo z tego nie da się zdobyć bramki. Musi kontrować do kolegów. Dokładnie do tyłu. W światło bramki, ale na wysokość 5-11 metra tutaj pomiędzy 11 a 5. A no zagranie takiej piłki do bramki no, nie daje absolutnie nic. Zawaleta już zakończył przygodę ze stadionem Widzewa. Dwudziestoletni Hiszpan już udaje się na ławkę rezerwowych. Artur Lenartowski na boisku. Także groźny piłkarz. Patrzę, gdzie jest Kohei Kato. W roli defensywnego zatrzymaliśmy całą akcję. Brawo, Michael. Już podaj piłkę. Za późno. Wszystko za długo. Może Mateusz... nie tyle za długo, panie Darku, co no niestety znowu niedokładnie. A... No ale po co tyle prowadzić i się ścigać, jak można podać do kolegi? Tam Mateusz Michalski pokazywał ręką, żeby zagrać do niego i on rzeczywiście dostał piłkę w tę strefę. Za późno. No ale albo jest za późno, albo po prostu niedokładnie. Za czekamy mocno na kolejne zmiany w naszym zespole. Katusz i Michalski na boisku. Jeszcze Marcel Stefaniak tutaj też rozgrzewa się dość intensywnie. Właśnie Stefaniak, Gutowski i Daniel Mąka. To jest trzech zawodników obecnie będących na rozgrzewce. Zobaczmy, na co zdecyduje się, na jaki wariant Turzyniecki. Dużo ciężkiej pracy ma dzisiaj. Proszę, jak ruchliwi są zawodnicy Lany. Kato powstrzymał akcję gości na moment. Maciej Stefanowicz. Dobrze tutaj Mateusz podszedł do pressingu. Tomek Wełna po raz kolejny. Pieńkowski nie wiem, wygoniony co, do linii. Po co Marcin prowadził tak długo piłkę? Byli koledzy z przodu. Kato. No musi być śmielszy. I znowu tutaj no Michael podnosił rękę. Podnosił Michael Ameją rękę, bo był taki moment, w którym miał dużo miejsca z lewej strony, ale niestety zabrakło tutaj też i u Japończyka tej odwagi w decyzji. Może to jest jednak piłkarz wybitnie defensywny, więc raczej nie spodziewamy się tutaj ataków i strzałów z dystansu, tak, ale to jest ktoś to musi próbować. Ale Kato no jest zawodnikiem, który potrafi przerzucić piłkę z powiedziałem to, więc wiem, że to umie i tym bardziej szkoda po prostu, że nie zdecydował się teraz. Dobrze wypatrzył Zieleniecki Radwańskiego. Było troszkę problemów z przyjęciem i od razu po tym jest błąd. Kato.
lewą nogą do Michaela Mayhew. Ten będzie łamał chyba do środka. Nie, no, pogubił się. Ale zobaczmy, kto najwięcej jest w tej chwili przy piłce. To jest cały czas Michael Ameyow. Koledzy jakby szukają z premedytacją jego w każdej dlatego akcji. Dlatego to zmęczenie, dlatego takie proste błędy. Myślę, że Michael no, wykonał swoje zadanie i chyba raczej powinniśmy teraz czekać na innego piłkarza. Daniel Monka, Konrad Gutowski. Teraz z racji na mecz przyjaźni, 68. minuta meczu. Również w Łodzi oddany hołd właśnie w 68. minucie z racji na datę powstania klubu z Torunia. Hołd oddany wszystkim kibicom Elany, których nie ma już na tym świecie. To jest taka tradycja w Toruniu i dziś właśnie również w Łodzi to widzimy. Teraz prosta strata zespołu gości. Aż się zdenerwował trener tego zespołu, pokazując, że nie podeszli bliżej. Ale proszę, ile walki. Faulują nas bardzo daleko. Utrudniają nam życie. Wełna. Szybciej. Za długo. Teraz Christo. Kato. Bez błędu trzeba grać, bo będzie teraz Radwański ustawiony bokiem, a teraz Pinkowski! Zablokowane uderzenie, Nowak! Odbiła się piłka jeszcze. Zderzył się Nowak. Z Michaelem, ale jak odważnie Michael tak wszedł na piłkę, tutaj Pinkowski. No dosłownie o sekundę jeszcze za późno, ale jaka odwaga Michaela w wejściu w tę niebezpieczną sytuację, bo zderzenie z bramkarzem. Bramkarz zawsze tutaj jest uprzywilejowany tym, że wyskakuje z nogami, z kolanem wysoko podniesionym. Chętnie obejrzałbym sytuację przed podaniem, bo Radwański był ustawiony niestety bokiem do gry, a mógł wejść zdecydowanie w pole karne. Miał tutaj miejsce, przy tym proszę. Momencie. O, teraz, gdyby się, tak. Obejrzał się, tu miał no wejść. I tak, panie Dariuszu, wyciągnięte z tej akcji. I więcej niż sporo, było. Ale rzeczywiście tutaj Adam powinien Mocy, jednak tak odwrócić nie może, się nie może. W kierunku bramki. Zastawił bokiem sobie. Do gry, nie. No nam też tutaj łatwo oczywiście ja o tym wiem, mówić, bo mamy trzy powtórki. W wygodnej pozycji tutaj. Natomiast no, Adam musi takie decyzje podejmować, odwracać się do gry, przyjmować, otwierać sobie, być samolubny, otwierać sobie grę przyjęciem piłki. A tutaj był w takiej sytuacji, gdzie grzechem było z tego nie skorzystać. Niestety Adam nie zorientował się w tym, chociaż później Pienkowskiego uruchomił dobrym zagraniem. Bardzo dużo starć z Adamem Radwańskim wygrywa Maciej Stefanowicz. Dobrze zastawił Ameyow. Sędzia odgwizduje przewinienie. Nikt po piłkę nie pobiegnie, musi biec Radwański. Nowak się także nie kwapi. Piłkarze Elany z tego remisu na pewno są w tej chwili bardzo zadowoleni. A my czekamy na to, co zmieni się jeszcze w grze Widzewa. Gramy przez boiska szybciej i zdecydowanie trzeba. Za lekko, za wolno. Za. Zieleniecki musi podejść bliżej Tanżyna. Zmieniamy kierunek, Kato. Dobrze wypatrzył Radwańskiego. Ten znowu niestety przyjmuje piłkę w miejscu Adam. Teraz dobrze na jeden kontakt, zabierz się. Proszę, Kozłowski, jak łatwo. Musi Zieleniecki wślizgiem. Brawo Sebastian, tutaj jeszcze jest piłka Michael. Pod nogami dobrze, Michaela. Tyłem do gry Dario. Zamiast zrobi kółeczko, szybciej na prawo. Szeroko ustawiony Pienkowski z prawej. Będzie grał Kato chyba właśnie przez tę stronę. Jeszcze jest Ameyow, również blisko linii, ale grają pomiędzy sobą. Radwański z Kato, nie zyskując nawet metra boiska. Tu Żyniecki. Sam będzie próbował schodzić do środka. Radwański do tyłu, ale nie tego oczekiwał trener Mroczkowski. Też tutaj zwraca na to przecież uwagę. To ja jeszcze ja bym umiał, ale to trzeba prostopadle do bramki. Proszę, to wszystko takie jest szarpane, bo bardzo blisko są zawodnicy z Torunia naszych piłkarzy. Zieleniecki szuka sobie miejsca do przerzutu, ale Tomasz Wełna nie był chyba tutaj zainteresowany tym podaniem. Pienkowski, znamy tę akcję. Dwa razy to samo widzieliśmy w poprzednich dwóch spotkaniach. Dośrodkowanie zbiera Christo z woleja, ale nieczysto.
Zupełnie nieudane uderzenie Chorwata. Ale po przyjęciu od razu było przy nim trzech zawodników Elany. Jak będzie możliwość, pokażemy, jak to wyglądało. Przyjął na klatkę piersiową, ale już nie miał miejsca na oddanie strzału. 73. minuta, 1-1. Będziemy mieli jeszcze jedną zmianę w Widzewie. Kacper Falon dostanie szansę. Kato chyba faulował, tak, niestety. Kacper Falon, który, jeśli dobrze pamiętam, chyba od września nie zagrał ani minuty w barwach Widzewa. 6 razy wchodził z ławki. 421 minut zawodnika Widzewa. No wiemy, że Kacper potrafił odwracać losy meczu jeszcze wiele, wiele miesięcy temu. Wiemy też, że Kacper ma ten błysk taki geniuszu czasami. No, może to jest duże słowo, ale... Błysk w oku. I może potrafi pokazać ten błysk. Będę się upierał geniuszu. Oby to pokazał tutaj, bo... Eugeniusz. Bo Kacper akurat Falon też miewał takie mecze, w których no właśnie jako ten zawodnik na pozycji numer 10 sprawował się bardzo dobrze. Teraz próba przerzutu Sebastiana Zielenieckiego, ale niestety przy przyjęciu wyszedł za linię Tomasz Bełna. Tak jest. Będzie zmiana. Kacper Falon no długo odpoczywał od drugoligowej piłki. Kibice odwrócili się tyłem do boiska. Ale wiemy po co. Nie dam się sprowokować. Marcin Pieńkowski opuszcza murawę. Kacper Falon po długich, długich miesiącach nieobecności na boisku w końcu pojawia się na placu gry. No, czekał długo Kacper na tę swoją szansę. Myślę, że trzeba mu kibicować, żeby to wejście... Teraz zamiana pozycji. Mateusz Michalski podejdzie tu bliżej naszego stanowiska. Tak jest. Falon będzie grał jako zawodnik linii ataku najprawdopodobniej. Tak to wygląda w tej chwili, w tym ustawieniu. Mamy aut. Już kwadrans tylko do końca. Tanżyna na Zielenieckiego. Kurzyniecki. Ruszył tam Dario Cristo. Mateusz Michalski. Kato. Ładny cross. No i właśnie to jest Michael to, czego nam trzeba. Michael niestety problem z przyjęciem piłki. Podbiega już Kato, proszę, nie daje Fauluje. Miejsca doskonale. Tak Kato. Jest, niestety. Szkoda tej sytuacji. Na pewno trzeba Japończyka pochwalić za najpierw za rozrzucenie gry na lewą stronę, a później za szybkie podejście do krycia. Niestety tutaj faulował nasz zawodnik. Jeszcze zostało nam ile? 15 minut. Kibice nie zważają na to, co na boisku. Dobrze bawią się na trybunach. 4 trybuny w ich wykonaniu. Wszystko po kolei. Bawi się trybuna VIP. Bawią się goście z Torunia. No, tylko brakuje tutaj radości. No umówmy się, nam, bo my potrzebujemy tej radości. Jesteśmy tu nieobiektywni, bo... Trzeba podejść bliżej zawodników Elany. Będą grali do bramkarza. Już teraz nie we dwójkę. Musi poczekać Kacper Falon, już tam Michael ruszył. Teraz piłka, którą powinien Michael, o którą powinien walczyć Kato. Niedokładnie. Pierwszy taki rażący błąd Japończyka, ale goście próbują kontrataku. Dobry wślizg. Wywalczyliśmy no, tutaj piłkę, to jest, ale to jest... To zrobić coś dobrego, pomóc swojej drużynie i za chwilkę zawalić... Porągiewka w górze. Spokojnie, nie denerwujmy się. To jest strzał już po sygnalizacji, a więc z tego nic nie będzie. Konrad Gutowski, ostatnia zmiana młodzieżowca. Opuszcza boisko piłka z numerem 29. Michael Amejo walczył naprawdę w dzisiejszym spotkaniu bardzo, bardzo ambitnie. Z różnym skutkiem, ale myślę, że może być zadowolony Radosław Mroczkowski z gry tego piłkarza. Narobił dużo wiatru Michael w tym spotkaniu przez te 78 minut. I widać, że jest zmęczony. No, umówmy się, powiedzmy o jednym, on dotychczas zagrał 161 minut tylko w tych rozgrywkach ligowych Michael. Teraz będzie Wełna, wrzucał do środka. Falon, dobra piłka, mocniej. Brawo! Konrad Gutowski bardzo ładnie wyłożył, szkoda. Kato i Turzyniecki, lewa noga, nie ma
strzału. Zieleniecki, musimy podejść bliżej. Kato. Pokazuje mu się tu Żyniecki. Tak, ale tutaj też nie zagramy do środkowania, chociaż próbuje Michalski to zrobić. No w polu karnym jest tylko Kasper Falon. No nie ma szansy na to, Górą żeby bym Falon... nie ryzykował raczej. Tak, żeby Falon poradził sobie w pojedynku główkowym z czterema obrońcami Elany Toru. Elana ze swobodą. Mimo naporu Widzewa pada na ziemię faulowany Mateusz Stryjewski, strzelec bramki. Ale oni radzą sobie z presją. Trzeba przyznać, że pochwalić należy zespół gości za łatwość rozprowadzenia piłki w momencie, kiedy są atakowani. Ale nie mamy innego wyjścia. Musimy po prostu ruszyć na rywali. Pokazał arbiter, że widzi przewinienie. Piłka nadal pod nogami żółto-niebieskich. Walczy tam Falon. Autu także nie będziemy mieli. 79 minut gry poza nami. Christo nie doszedł do piłki. Dobrze Zieleniecki głową, Christo. A też tutaj strącenie. Zwrócić uwagę Konrad na... Gutowski. Ruszy pewno sam. Brawo, Konrad. Już powinien dogrywać. Niestety. Ojej. Dobrze, że ta chorągiewka powędrowała do góry. No, Mateusz miał... Ładnie tutaj środkiem pola Konrad Gutowski. Miał tutaj chyba taką chwilę zawahania. Chciał uruchomić Falona na lewej stronie, ale przedłużył ten moment podania. I zagrał do środka do Mateusza Michalskiego. Niestety ten na spalonym. Ale jeszcze po drugiej stronie był kolejny nasz piłkarz, ale także na spalonym. Także nie było rozwiązania przy tej akcji. Zieleniecki musi wygrać główkę. Blokowany Radwański. Falon strącił sobie piłkę. Rusza się szybciej Falon, ale zagrał niestety za plecy Mateusza Michalskiego. Dostał jeszcze brawa Kasper Falon. Pomimo trudnej sytuacji od trenera Mroczkowskiego. Tanżyna, łapiący Kozłowskiego. Christo. Pierwsze podanie od razu niedokładne. Nabieramy tempa i od razu załamujemy całą akcję. Bardzo niedokładnym zagraniem. Nowak wyszedł z bramki. Brawo, Łukasz Turzyniecki. Dobrze ustawił się do tej piłki. Teraz powinni widzę wszyscy podejść, muszą podejść. Radzą wygląda sobie to tak, że podchodzi tylko Kacper Falon. Nie mamy wyjścia. W tej chwili to nie mamy na co czekać, bo już jest 81. minuta. Kolejny remis wisi w powietrzu. Swobodnie gra Elana. Proszę, dużo ruchu. Filip Kozłowski ładnie na lewą stronę. Turzyniecki musi uważać przy tym starciu. Nie ma faulu, teraz będzie miał dużo... Nie miał już miejsca Turzyniecki. Radwański ma ten z kolei sporo przestrzeni wokół siebie. Podłącza się Gutowski z lewej strony. Christo podciąga grę. Zagrywa już właśnie na Konrada. Konrad 1-1 do środka. Gutowski ustawia piłkę, szykuje tutaj sobie miejsce, ale jednak oddaje ją Radwańskiemu. Bez krycia Christo. Dario Christo. Jeszcze taka krótka gra z Falonem, ale niedokładne uderzenie, niecelne Kacpra Falona. 82. minuta, jeszcze raz obejrzyjmy Dario Christo. Kto wie, może powinien zaryzykować strzał. Z toczącej piłki rozpoczął Nowak, wróci futbolówka na piątkę. I wybicie na środek pola, tu jest Dario Christo. Niepilnowany Radwański nie może pozwolić, aby obrońca wyszedł przed niego. Uprzedzony nasz pomocnik. Za lekko tam gramy. Falon. Niedokładny. Dwa niezłe zagrania, a później dwa bardzo niedokładne. I już robi się 83. minuta. Zmiana w zespole gości. Mariusz Kryszak. Numer 19. Kryszak, stary znajomy Daniela Tanżyny z Bytowi Bytów. Mamy więc kolejną zmianę w zespole gości.
Konrad Gutowski. Szybciej piłką. Dobrze. Teraz przerzut na drugą stronę, bo wszyscy brawo. Jak jest ustawiony Mateusz. To była bardzo dobra decyzja Dario. Niestety źle ustawił się do tej akcji Mateusz Michalski. Jakby nie do końca wierzył w to, że otrzyma tę piłkę tak od Chorwata. A Dario, no to było zagranie idealne na wyjście właśnie dla Mateusza prawym skrzydłem. Z bocznych sektorów teraz. Musi walczyć Łukasz Turzeniecki trochę sposobem, trochę agresją. Wywalczyliśmy tylko aut. No i goście. Jan Andrzejewski do Kozłowskiego. Mamy troszkę szczęścia przy tej akcji. Dobrze Mateusz, łapany z tyłu, będzie kartka. Na pewno. Szybko ustawmy piłkę, szybko weźmy się jeszcze do gry. 84 minuty za nami, zaraz już 85. Dobrze, tutaj szybkość Mateusza Michalskiego. Nie była to łatwa piłka do opanowania, ale poradził sobie nasz pomocnik. Będzie dośrodkowanie. Kto? Mateusz Michalski, zostawiony samemu przy futbolówce i to on będzie zagrywał w pole karne. Tam już Zieleniecki, Tanżyna, jest już Wełna, jest Kristo. No to są ci, którzy, na których trzeba liczyć przy tym dośrodkowaniu. A Mateusz Stryjewski bardzo sprytnie ustawiał się przy piłce, żebyśmy za szybko nie zagrali. Ciekawe, czy dośrodkowanie, czy jakiś wariant tutaj 85 minut. Po ziemi może za plecy. Zobaczymy to już za chwilę. Ruch, ruch, panowie. Trzeba zmienić miejsce, nie możemy czekać. Ruszył Zieleniecki. Piłka wprost na nogę zawodnika Elany. Sebastian. Też chyba mieliśmy Mateusza tutaj taką sytuację zdrowym Rybnik w ostatnich minutach. Sebastian z przodu grał. Kato. Dużo miejsca ma tam Konrad Gutowski. Tanżyna musi wrócić. Wydawało się, że na dłużej zagościmy pod bramką. A tutaj tak cały mecz, panie Dariuszu, jak obserwujemy, to jest tak. Jeśli któryś z naszych zawodników podejmuje decyzję o zagraniu piłki za plecy, to akurat ten, do którego piłka jest kierowana, szuka tego zagrania przed linią obrony. Kiedy jednak zawodnik, który chce otrzymać piłkę, idzie za plecy, no to wtedy dostaje podanie przed linią obrony. Za każdym, no nie za każdym razem, ale bardzo dużo tych przypadków, gdzie zawodnicy nie do końca jakby czują tę swoją decyzję, którą jeden ma podjąć będzie względem zmiana. Drugiego. Mateusz Stryjewski. Stryjewski już schodzi. Maciej Felsz, numer 5. Wzmocnienie defensywy. Jakby spodziewał się trener Elany, że będzie tam dużo walki w powietrzu. Michalski z Radwańskim. Mateusz Michalski, dobra centra. Jaka jest decyzja? Nie ma rzutu rożnego. 3 minuty. Obejrzyjmy to jeszcze raz. Uderzał kto? Daniel Tanżyna. Daniel Tanżyna, czołowy na strzelec dzisiaj. Nowak bardzo spokojnie rozpoczyna grę swojego zespołu. Te gole, o których pan mówił w zespole Elany Toruń, rozłożone mocno nierównomiernie, bo mamy tych 13 goli Filipa Kozłowskiego i później kolejnym strzelcem jest Artur Lenartowski z 4 bramkami tylko. W Widzewie jest to zupełnie inaczej. Mateusz Michalski 8 goli, później Konrad Gutowski i Dario Kristo po 5. Dwóch zawodników, 3 bramki, czyli Michalewicz i Sylwestrzak, więc jest to bardziej rozłożone, ale no właściwie dzisiaj nie ma to żadnego znaczenia, bo ani Filip Kozłowski nie zdobył jeszcze bramki, ani Mateusz Michalski. Gdzie jest Kasper Falon? Czyli blisko Felsza. Kordian Górka był przez moment przy piłce, nie możemy jej odebrać. Biegamy, ale wypadałoby dojść bliżej zawodników. Cofamy się, całą drużyną się cofnęliśmy. Goście sobie swobodnie rozgrywają. Tanżyna na pewno zablokuje, nie? Jeszcze wybija piłkę na aut. Chyba dobrze, bo jednak tutaj bardzo blisko był już tej piłki.
Artur Lenartowski, teraz on znowu przy futbolówce, podwojony przez zawodników Widzewa, ale... Ale z wielką swobodą sobie rozgrywają, Zieleniecki główką, Konrad Gutowski musi powalczyć, oj, oj. Udało się wygarnąć piłkę, ale goście jeszcze próbują akcji. Została futbolówka w boisku. Zieleniecki kolejny raz. Tutaj osamotniony Kacper Falon pomiędzy trzema wieżami tu Felsz. W środku pola. Felsz i Falon. Nie odbieramy piłki. W środku to Elana teraz dyktuje warunki. To Elana zbiera te futbolówki. Gra szybciej od nas po prostu. Szybciej piłką, zmusza nas do biegania. Chyba, że teraz bramkarz gości coś wymyśli. Liczymy tylko na w tej chwili na jakąś aferę. Tanżyna. Teraz ten, który wszedł niedawno. Znów centra na przedpole dwóch zawodników, Elany, no. Jak my kryjemy? Zieleniecki postawił na dokładność. Radwański uprzedzony będzie rzut wolny. Felsz rozkłada ręce, ale wiemy, proszę, jaka niebezpieczna sytuacja. Składał się tam zawodnik, chyba Lenartowski, do woleja. Trafił swojego kolegę. No bardzo ułatwiamy zadanie rywalom. 90. minuta. Kato. Zostawiony tutaj Filip Kozłowski. Dario Wełna Cristo. Zgrywa do środka. Zieleniecki. Przeleciała piłka nad jego głową. Ale nie dlatego, że nie było Zielenieckiego. I teraz, gdyby trafiła do Dario Cristo, to był Dario na 15 meczu. 4 minuty dolicza sędzia do 90 regulaminowych. Filip Kozłowski. Turzyniecki. Mateusz Michalski ma z tyłu Łukasza Turzynieckiego. Turzyniecki, linia środkowa. Musi wejść nasz obrońca. Ale bliżej. Jaki błąd jest Mateusz! Zablokowany w ostatniej chwili. Mieliśmy troszkę szczęścia, bo obrońcy Elany popełnili rażący błąd. O, proszę. Mateusz musiał jednak strącić piłkę klatką piersiową. Jeszcze jakiś uraz zawodnika gości. No to tylko jest kurcz. Dziewiacy idą. Idzie Dario Cristo, jest Zieleniecki. Bardzo dużo będzie zależało od tego dośrodkowania tutaj, żeby tylko Mateusz jakiegoś niedolotu nie zrobił właśnie przy tej piłce. Ma ustawioną piłkę, sam ją sobie ustawił, musi skorzystać. Teraz Daniel Tanżyna pomaga koledze z Elany. Podnosi się Michał Kołodziejski. Chyba już jest na tyle dobrze, aby mógł kontynuować grę. A tu już półtorej minuty poza nami, centra wysoka, wyskoczył tam w górę, jeszcze raz Konrad, półgórna piłka, ale to nie jest zagranie, które może zaskoczyć defensywę Torunian. Kato próbuje zagrać do Zielenieckiego, ten strącił piłkę do Tanżyny, nasi środkowi teraz, nasi obrońcy walczą o piłkę, Radwański walczył out. 2 minuty już poza nami. Będzie wrzut z autu. Mocno i zdecydowanie Mateusz Michalski. Zagrana piłka, ale nie zdążył Dario Cristo dojść. Zresztą nie miał tak łatwego zadania. Ręką, proszę, na kontratak. Kacper Falon i faulowany piłkarz gości. O to chodziło. Mariuszowi Kryszykowi. Kryszak marzył o faulu i go wywalczył.
Niewiele ponad minutę zostało nam do końca tego meczu. I jeszcze rzut wolny dla zespołu gości. Tak. Tutaj też jeszcze może być niebezpiecznie w polu karnym Patryka Woleńskiego. Na piątce nasz bramkarz. Wysoka centra. Tanżyna poradził sobie, faulowany Widzewiaka, więc możemy złapać piłkę. Faulowany był chyba Tomasz Wełna. Szeroko ustawiony tam Gutowski, klaszcze w ręce, woła o piłkę Zielenieckiego. Dobry cross środkowego obrońcy, ależ błąd Konrada. Przed kozłem należało próbować. Po koźle już było wiadomo, że będzie to bardzo trudna sztuka. Patrzą już na zegarki trenerzy Lany. My jeszcze jednym krosem do Gutowskiego. Znalazł się tam jeszcze Radwański. Ładna wrzutka na zamknięcie, ale bardzo pewnie z bramki wychodzi Michał Nowak. Zresztą miał dużo swobody. Zieleniecki do Radwańskiego. Jest Konrad Gutowski. Kolejne zagranie w jego kierunku. On łamie do środka. Wrzuca do Mateusza, ale bliżej jest bramkarz, który puszcza piłkę w aut. I po raz ostatni gwizdzie dziś sędzia tego spotkania Damian Sylwestrzak. A ten gwizdek oznacza, że mecz o mistrzostwo drugiej ligi pomiędzy Widzewem i Elaną zakończył się remisem 1-1. Najpierw goście w 30 minucie, później w 36 Daniel Tanżyna i mamy remis. Też trzeba mieć na uwadze to, że Elana zdobyła bramkę na naszym boisku. My tego gola nie strzeliliśmy, grając w Toruniu. W bezpośredniej rywalizacji obu zespołów to torunianie w tej chwili wypadają lepiej i to oni zyskują przewagę na koniec sezonu. Jeśli się nie mylę, to jest właśnie ten czynnik, który przy równej liczbie punktów decyduje jako pierwszy. Jeśli dobrze pamiętam właśnie te przepisy akurat w drugiej lidze. Więc też trzeba mieć to na uwadze, że tutaj Elana bramkę zdobyła. Kibice niezadowoleni po tym spotkaniu. My za chwileczkę przejdziemy do statystyk, do powtórek najciekawszych sytuacji, ale też chcielibyśmy zaprosić, będziemy prowadzić jeszcze studio pomeczowe. Gośćmi tego studia będzie dyrektor sportowy Elany Robert Kłos, zresztą były piłkarz Widzewa oraz pełniący obowiązki dyrektora sportowego w Widzewie Piotr Kosiorowski, także zapraszamy już niedługo na to studio. Natomiast teraz zerknijmy, jak wyglądały jeszcze raz, bo poprosilibyśmy statystyki tego meczu. Ile strzałów? 11 po stronie Widzewa, tylko 3 celne, czyli w drugiej połowie uderzyliśmy tylko raz celnie na bramkę Elany Toruń, bo w pierwszej były to 2 uderzenia. 16... Tak samo Elana, również jeden celny strzał. 16 fauli po stronie Widzewa, 14 Elany. Dalej te statystyki mają drugorzędne znaczenie. Widzew nie wykorzystał rzutów rożnych w żaden sposób. Nie zrobili tego również Torunianie, no prawie że bez gry na spalone, można powiedzieć. Tak prezentują się statystyki po tym meczu, a my już za chwilkę obejrzymy najciekawsze sytuacje. Tych było kilka, tak trzeba powiedzieć. Jaki stopień zagrożenia, to zaraz sobie ocenimy, nie wiem, w jakiejś pięciostopniowej skali. Jak to wszystko wyglądało, teraz widzimy komunikację kibice, a piłkarze Widzewa zdecydowanie bardziej zadowoleni. Ci siedzący w sektorze gości względem postawy własnej drużyny, a my czekamy na powtórki. To jest akcja Filipa Kozłowskiego w odpowiedzi. To jest duża kontrowersja. Tak jest. To jest sytuacja, gdzie arbiter, gdyby pokazał na jedenastkę, w każdej sytuacji by się wybronił. Celem ataku był zawodnik, a nie piłka. No później będziemy dyskutować, czy miał szansę, ale to wszystko są dywagacje. Michael Ameju do główki doszedł. Jeden z naszych zawodników. Prezesa Kuby Kaczorowskiego, lekarza naszej drużyny,
Filip Szkadliewicz. No takie, no, to wszystko głowy, nie jest, to wszystko nie bardzo jest takie... dobrze kryli obrońcy Elanu. Proszę, bardzo trudne uderzenie. Chyba z dużego palca uderzał Kozłowski, tak patrząc teraz na tę powtórkę. O, i to uderzenie, ładnie, które... ładnie tutaj dokręcało futbolówkę. I to jest akcja bramkowa. Uciekł Filip Kozłowski. Idealnie wyłożona piłka. Ale tutaj też świetne zachowanie tego, który wykończył tę akcję. A tu Kozłowski, no bardzo dobra szybkość. Dobrze sobie strącił piłkę jednym kontaktem. Ten strzał niezbyt czysto trafił Marcin Pieńkowski, ale to... My mamy już, zdaje się, gościa na murawie. Będzie to strzelec bramki. Za chwileczkę może dokończymy serię tych powtórek. Jeszcze chwilkę o nich porozmawiamy, bo widzimy już... wyrównujący Daniela gol. Tężyna. Za chwileczkę przejdziemy do tej rozmowy. No i tutaj, no tak, no to trzeba powiedzieć, Michael Lamieux bardzo dojrzale zachował się nasz młody zawodnik, dogrywając tę piłkę właśnie w taki sposób. Bardzo ładnie dokręcił futbolówkę w pole karne. Proszę, to była znów sytuacja, którą Elana mogła zakończyć golem. Dobra interwencja Tomka Wełny ratuje nas, mimo że piłka nie jest czysto wybita, ale jednak zmierza w kierunku bramki. To jest bramkowa sytuacja. Filip Michaliewicz tam próbował wepchnąć się pod bramkę. My już mamy gotowego Daniela Tanżyna i chyba już gotowego Marcina Tarocińskiego, więc chyba powoli możemy zapraszać na rozmowę na dół. Jeszcze fragmenty. Jesteśmy już ponownie na murawie stadionu Widzewa. Jestem z Danielem Tanżyną, strzelcem jedynej bramki dla czerwono-biało-czerwonych, bramki dającej remis 1-1. Ale Daniel, to na pewno nie był szczyt marzeń tego meczu. Oczywiście jest duży niedosyt i można powiedzieć jakaś pewnego rodzaju frustracja, bo już nie wygrywamy tutaj w domu kolejny mecz gdzieś tam z rzędu i w kolejnym meczu gonimy wynik. Nie wiem co, naprawdę nie wiem co mam powiedzieć po tym meczu. Stworzyliśmy sobie jakiś mega dużo super sytuacji, żeby podwyższyć ten wynik, więc nie zostało nam nic innego jak ciężka praca, dalej szukania punktów wewnętrznych, bo naprawdę nie wiem co mam na gorąco powiedzieć. Daniel, ten mecz się znowu nie rozpoczął dobrze. Znowu tracimy bramkę, znowu musimy gonić wynik. Ty ten wynik dogoniłeś w pierwszej połowie, ale na tym się skończyło. No tak, dogoniliśmy wynik na 1-1, strzeliliśmy bramkę gdzieś tam po stałym fragmencie gry, gdzie naprawdę te sta fragmenty, jesteśmy groźni po tych sta fragmentach, no ale nie było w meczu jakoś mega dużo, żebyśmy mogli nawet straszyć tymi stami fragmentami, bo gdzieś tam mamy naprawdę, wszyscy to widzą na trybunach, że mamy ciężar, żeby stworzyć sobie jakieś tam klarowne sytuacje, no ale trzeba to wziąć na klatę i jest następny mecz i musimy walczyć dalej i się nie podać, bo ktoś nie podaje. Daniel, oczywiście. Dzisiaj fajna atmosfera w trakcie meczu, rekordowa frekwencja, świetny doping z obydwu stron. To wszystko było na trybunach. Zabrakło natomiast niestety tego najważniejszego na boisku dla kibiców Widzewa, czemu dali wyraz po meczu. No, rzadko mamy tutaj taką porcję gwizdów. No, dla mnie to jest jakaś nowość, bo jestem dopiero w klubie tutaj miesiąc, no ale kibice byli niezadowoleni. No, ja się im szczerze nie dziwię się im, bo naprawdę pełny stadion, na trybunach mecz przyjaźni. Wszystko fajnie, kibice się bawią, tylko my na tej murawie tego gdzieś tam nie podnieśliśmy, ale tak jak mówię, dziś wierzymy wszyscy, że będzie dobrze i jedziemy w następnym meczu do po punkty, bo to jest naprawdę coraz ważny mecz, tych meczy zostaje coraz mniej, a my musimy wygrywać. Twoja recepta na koniec, czy masz jakiś pomysł, co trzeba zmienić tak na szybko, gdybyś analizował ten mecz? Nie chcę to na szybko gdzieś oceniać, bo nie mi to jest oceniania, nie jestem od oceniania, to na pewno zanalizuje i oceni trener. Dziękuję bardzo. Dziękuję Wam bardzo, cześć. Moi drodzy, naszym rozmówcą pierwszym był Daniel Tanżyna, strzelec jedynej dzisiaj bramki dla łódzkiego Widzewa. Bramki dające jeden punkt, a kolejnym będzie Łukasz Torzyniecki. Łukasz, witam serdecznie. Ja wiem, że nie rozmawia się fajnie, kiedy po raz kolejny remisuje się tylko na własnym stadionie. Ty doświadczasz tego po raz drugi już tej wiosny. To jest drugi remis w meczu rozgrywanym w tym roku na tym obiekcie, kiedy zdobywamy tylko jeden punkt. Ale tak naprawdę ta seria remisów trwa już od jesieni. No jest w tym coś na pewno niepokojącego, czemu dali dzisiaj wyraz także kibice. Zgadza się. No, tak naprawdę to ciężko powiedzieć. Tak na gorąco, dlaczego tak się dzieje, ale ja absolutnie nie dziwię się kibicom zgromadzonym tutaj na stadionie, bo taka otoczka, taki klub i ten stadion na pewno zasługują na zwycięstwo. No, kolejny raz niestety remisujemy.
bardzo liczyłem na to, że dzisiaj damy kibicom powody do uśmiechu i bardzo chciałem tego, żeby dzisiaj położyli się spać z uśmiechem na ustach i szczęśliwi z tego, że zdobyliśmy 3 punkty. Tak się niestety nie stało i musimy to z pokorą przyjąć i gdzieś tam ciężko szukać wytłumaczeń, bo tak naprawdę nic nas nie tłumaczy, bo cała otoczka była na miarę piłkarskiego święta, tylko zabrakło tego najważniejszego. No właśnie, Łukasz, tak naprawdę mamy tutaj poważny problem, bo nie wygrywamy już od dłuższego czasu na własnym stadionie. Tego wyraźnie kibicom brakuje. Ja dawno nie pamiętam takiej reakcji jak po dzisiejszym spotkaniu. No takiego wyraźnego już niezadowolenia. Ten wyścig do pierwszej ligi zaczyna momentami przypominać troszeczkę wyścig żółwi, bo rywale najgroźniejsi też tracą punkty. Dziś wygrywa tylko Radomiak. Z tego powodu tracicie między innymi pozycję lidera. Zgadza się. Jest z tym bardzo dużo racji, co Pan powiedział, bo dziś te punkty powoli zaczynają nam uciekać. Nie pozostaje nam nic innego, jak od następnego meczu zacząć zdobywać 3 punkty, no bo samymi remisami, no to niestety, ale będzie bardzo ciężko o to, żeby od następnego sezonu pierwsza liga była tutaj w Łodzi. Na pewno wszyscy tego chcą i to wszystko, ciężko. Ciężko tak naprawdę znaleźć słowa, bo na pewno jesteśmy mocno rozczarowani. Chcieliśmy dać z siebie jak najwięcej po to, żeby przede wszystkim sztab szkoleniowy był z nas zadowolony, bo to jest najważniejsze. Jesteśmy rozliczani z tego przez trenerów, przez kibiców. Dzisiaj byli niezadowoleni i mają do tego pełne prawo. Za tydzień kolejne spotkanie, mecz wyjazdowy w Łęcznej. Łęczna dostała srogie lanie w Grudziądzu, przegrała tam 1-6. Wy zremisowaliście u siebie 1-1, czyli co, mecz kompletnie rozbitych z tymi, którzy na pewno nie osiągnęli tego, co chcieli. No tak ma wyglądać ten następny mecz. Zgadza się. Ja nie wyobrażam sobie innego scenariusza, jak to, że w kolejnym meczu wychodzimy. Nie chcę mówić, że w tym meczu nie wyszliśmy z chęcią zwycięstwa, bo tak było i na pewno każdy z nas robił, co mógł, żeby 3 punkty zostały dzisiaj w Łodzi. Musimy naprawdę się wziąć garść, musimy każdy spojrzeć na siebie, z pokorą słuchać tego, co mówią do nas trenerzy, jakie wskazówki nam przekazują i pojechać na kolejny wyjazd po zwycięstwo, bo zasługuje na to klub, kibice, prezesi, wszyscy na to liczą. Musimy temu sprostać po prostu. Łukasz, dziękuję Ci za rozmowę. Wiem, że dzisiaj nie jest łatwo rozmawiać po takim meczu. Moi drodzy, dziś tylko 1-1. Mówię tylko nie bez powodu, bo na pewno oczekiwania były kompletnie inne. Świetna frekwencja, fantastyczna atmosfera. Zabrakło zwycięstwa czerwono-biało-czerwonych. Dzielimy się punktami w meczu przyjaźni, jak się okazuje, nie tylko na trybunach, ale także na boisku. Po jednym punkcie dla Łodzi i dla Torunia. Marcin Dorociński z poziomu boiska. Dziś to wszystko. Oddaję głos do studia. Proszę Państwa, rozmów pomeczowych, oczywiście Studio Live za chwilę się rozpocznie. A ja tylko przypomnę, że zremisowaliśmy z Elaną 1-1. Ten gol, jak już Arek mówi, może mieć bardzo ważne znaczenie. Gol zdobyty przez zespół. Oby nie miał, zespół, tak prawdę powiedziawszy, ja taką mam nadzieję. Przed nami trudne wyjazdowe spotkanie z Łęczną. Przypomnę, w niedzielę to spotkanie zostanie rozegrane, a więc 31. Tak jest, a my jeszcze raz zapraszamy na pomeczowe studio na żywo. Już niedługo uruchomimy nową transmisję na naszym kanale YouTube, także zapraszamy, kwestia maksymalnie 10 minut. Dziękujemy za dzisiaj, jeśli chodzi o ten mecz. No smutnie opuszczamy to stanowisko komentatorskie, no ale tak to jest, za 2 tygodnie i tak tu wrócimy i tak będziemy emocjonować się tym, co pokazuje Widzew Łódź. Dziś Widzew zremisował 1-1. Kłaniają się pięknie Państwu Dariusz Postolski i Arkadiusz Stolarek. Do usłyszenia.